Witam wszystkich przeserdecznie. W ogóle, może jakby ktoś tutaj trafił przypadkiem? Eee, to ja się nazywam Ewelina Stępnicka. jestem autorką Metody Odkrywanie, która polega na przypominaniu sobie, że jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Jesteśmy dzisiaj na pierwszym live, który rozpoczyna. Projekt 12-tygodniowy pod tytułem Cud Artysta, który jest na podstawie książki Droga Artysty Julie Cameron. Mamy wspólne 12 tygodni. Będziemy się spotykać w każdy wtorek o 20 na Instagramie, na fanpage Ewelina Następniczka na Facebooku. To będzie później wrzucane na YouTube. W takiej okrojonej wersji zedytowane moje gadanie, witanie dla takich ludzi, którzy chcą już konkret. To będzie w takiej formie na YouTube. Będzie też ten YouTube wysyłany, w sensie link do YouTube'a, będzie wysyłany newsletterem. Okay. Więc yy, wsłuchajmy się w to, żebym ja się nie powtarzała. Więc jak ktoś będzie miał pytania, to też pomagajmy sobie, kochani, w komentarzach, odpowiadajmy. To wtedy ja się nie będę skupiała na pytaniach i nie będę tego powtarzała, bo ja wiecie, jak z tematu schodzę. Więc spróbujmy być jak to e, skondensowani tutaj wspólnie. <grych> witam Was, kochani, jestem bardzo podekscytowana. Kochani, witam panią Ewę. Korczewską, panią Ewunię, która jest tutaj z nami. Kim jest pani Ewa Korczewska? Pani Ewa Korczewska wydała w Polsce książkę Droga Artysty. Zatrzęśliśmy, kochani, po prostu całym wydawnictwem. W ogóle odkrył nas i nasz projekt pan dystrybutor, który podobno, pani Ewa mówiła, oglądał nawet półtorej godziny live na temat naszego projektu i dał pani Ewie znać. Że coś się chyba dzieje, bo książki schodzą. I pani Ewa z nami jest. Dzisiaj będzie z nami robić a, ten projekt. Nie wiem, czy będzie stawiać się na każdą lekcję. Bo skoro wydała tą książkę, to pewnie tą książkę robiła nieraz. Natomiast powiedziała, że będzie dzisiaj na live. Dziękujemy jeszcze raz za to, że w ogóle ta książka w Polsce jest. Tym samym. A, pozdrawiamy pana dystrybutora też, oczywiście też tym samym, kochani, są jeszcze egzemplarze w Bonito, bo wiem, że mówicie, że książek nie ma, ale egzemplarze są w Bonito. Do kupienia jeszcze jest około 50 książek. Dodruk normalnie jest robiony w październiku, ale że cuda zaszalały, to dodruk będzie najszybciej zrobiony 24 września, chyba. Albo coś około 24-26 już książki będą. Dlatego, że jest po prostu duże, wiecie, są duże nakłady teraz w, w drukarniach i księgarniach, no bo jest koniec roku. Więc, więc kochani, no, taką imprezę zrobiliśmy, słuchajcie. Pani Wunia się powiedziała taką piękną rzecz, że nikt tyle dla tej książki nie zrobił przez te lata, a jest 7 lat na rynku, co my. Więc brawo dla nas. Wzruszam się na samą myśl. A, ta książka jest dla mnie wyjątkowa. Jak ktoś jeszcze się zastanawia, czy na pewno się stawić, i czy w ogóle jest sens, to, to tak, jest sens. tak. Kobiety, mężczyźni, ludzie, którzy myślą, że są w ogóle jak najdalej od bycia artystą, ludzie, którzy może myślą, że są bardzo tacy e, logiczni. I, i, raczej, I raczej inne rzeczy, konkrety ich interesują. Też zachęcam. Ja będę opowiadała i dziś, i każdego dnia. Dlaczego warto, kochani? Jak wiecie, powtarzać się za bardzo nie będę. E, ta książka ma dla mnie bardzo wyjątkowe znaczenie. Dzisiaj w ogóle wracałam do mojego bloga z 2011 roku. Dokładnie sprawdzałam, myślałam, że to był 2010 rok. I ja próbowałam tą książkę gdzieś tak w postach tłumaczyć po swoje, swoimi słowami rozdział po rozdziale. Czytałam, gdzie była moja pierwsza randka, nawet kleiłam zdjęcie z pierwszej randki. A wzruszałam się. Pisałam też, że dalej robię szaliki na drutach. Dlaczego szaliki na drutach? Ja opowiadałam w pierwszym live zapowiadającym ten projekt o tym, jak. Dla mnie na tamten moment najważniejsze było zatrzymać się dla siebie, nie uciekać od siebie, przestać się objadać, przestać się opijać, um, nie uciekać od tego bólu i jakoś sobie pomóc i w ogóle nauczyć się siebie słuchać i znaleźć siebie, bo ja w pewnym momencie już nie wiedziałam, kim ja byłam, a kim ja nie byłam, co było prawdziwe, a co prawdziwe nie było. Na pewno w mojej głowie wtedy, ani w moim umyśle, nie, nie miało sensu patrzenie na książkę o tytule Droga Artysty i myślenie, że to mi w czymś pomoże i to coś dla mnie da. W ogóle nie. I nie spodziewałam się, e, gdyby nie rekomendacja kobiety, która mi o tej książce powiedziała, i to, co mi o tej książce ta kobieta powiedziała, to pewnie bym się nigdy do niej nie stawiła, bo po prostu, ja, jak już wiecie, to jest tak, jak dla wielu ludzi dziś bycie cudem. Jest szalone, i bycie artystą. Dla mnie też tak było. I bycie cudem, i bycie artystą. Ani ja nie widziałam w sobie nic, co by miało jakąkolwiek wartość. Zdecydowanie ja nie widziałam w sobie nic, co by było w ogóle w pobliżu artyzmu. tak? Więc jeżeli ktoś tak się czuje, tak myśli, to zostańmy tu wszyscy razem, bo ta książka naprawdę jest o wiele więcej niż, niż to, co nasz umysł pojmuje jako artyzm, jako sztukę, jako bycie artystą. Więc e, to takie wprowadzenie, kochani. W ogóle witam Was, jesteśmy w takiej... Jest nas 1400 osób, ponad 1400 osób na Instagramie i na Facebooku. Ale czad! Witajcie, kochani! Więc, kochani, jak już wiecie, jest w Bonito, są jeszcze książki, będzie do, do końca września, mają być książki w księgarniach, w empikach, wszędzie już będą. I nie przejmujcie się, że to dopiero będzie we wrześniu. Ja zawsze, tak jak powiedziałam, każdy live, ja opowiem o czym jest dany rozdział. Są też e-booki dostępne do kupienia na internecie, więc można tak to załatwić. A tak naprawdę książka ma 12 rozdziałów, czyli jesteśmy ze sobą 12 tygodni, więc to jest duża impreza. Powiem wam kochani, że ja nie tylko odkryłam artystę w sobie dzięki tej książce, ale ja po pierwsze pierwsze zatrzymałam się dla siebie i zaczynałam odkrywać w ogóle. Kim ja jestem, kim nie jestem. Uczyłam się delikatności do siebie, uczyłam się słuchać swoich nawyków, które mnie ciągnęły w dół, swoich nałogów, swojego bólu. Pomagałam sobie wyjść z bólimi, pomagałam sobie wyjść ze stanów poddepresyjnych, pomagałam sobie wyjść z picia. Opowiadałam wam. Jak pierwsze momenty, pierwsze dni, pierwsze tygodnie, kiedy ja podchodziłam do pisania, do zwykłego pisania rano, czasem wieczorem, bo pracowałam dużo wtedy w Nowym Jorku, w Stanach mieszkałam, to ja walczyłam sama ze sobą, ze swoim umysłem, z oporem i z wszystkimi przekonaniami, które mi mówiły, że to jest głupie, że to jest do dupy, że nie warto, że bez sensu, że co ty sobie myślisz w ogóle. Ja walczyłam między tą kartką papieru, a tym ołówkiem, a butelką wina. A ciastkiem, chipsami, pizzą. Naprawdę to było, dla mnie, to było dla mnie osobiście wyzwanie. Wiem, że nie każdy z nas jest tutaj, mam nadzieję, w takim momencie. Natomiast, jeżeli ktoś jest w takim momencie i myśli sobie, co mi da pisanie jakiegoś pamiętnika codziennie rano albo czytanie książki o byciu artystą, mi to uratowało życie, mi to dało drugie życie. Ja naprawdę nie przesadzam. I jak się. Jak się poczyta o tej książce, albo się posłucha ludzi, którzy tą książkę robili, to naprawdę takich historii jest mnóstwo. Ja pamiętam taki moment, wiecie, jak byłam dzieckiem i wychowałam się w trudnym domu, jak każdy z nas. I właśnie takie momenty, gdzie ja uciekałam jako dziecko, to uciekałam do pokoju, brałam zeszyt i pisałam, już wtedy jako mała dziewczynka. Pisałam listy do Boga wtedy i prosiłam, żeby mnie zabrał stąd, bo tak już mi ciężko tutaj. I później gdzieś idąc w dorosłe życie, i to mi bardzo pomagało, to naprawdę mi pomagało. I w dorosłym życiu jakby zapomniałam o tym, jak bardzo mi to pomagało. Zapomniałam o tym, jaki mi to kontakt dawało ze mną samą i zapominałam o tym, jaki mi to kontakt dawało z Bogiem, życiem, Stwórcą, Wszechświatem. Każdy to będzie po swojemu a, nazywał. I tyle rzeczy musiało się wydarzyć, tyle lat musiało minąć, żebym ja sobie na nowo przypomniała tą moc pisania, zatrzymywania się. Jeżeli jest tu ktoś, a na pewno jest takich ludzi wiele, którzy powiedzą: Ja nie lubię pisać. Jest OK, ja też nie lubię, ale lubisz siebie, może nie lubisz siebie. Ja zaczęłam tą drogę, bo nie lubiłam siebie. I chciałam siebie polubić, więc może nie lubisz siebie, może nie lubisz pisać, ale może lubisz tą ideę, chociaż ciuteńkę, taką ideę, która jest takim światełkiem w tunelu, że co by było, gdyby życie mogło być inne. A może jesteś w ogóle w innym miejscu, może jesteś w trakcie pisania swojej własnej książki, otwierania firmy, robienia czegokolwiek, jesteś już kreujesz i po prostu chcesz. Kreować więcej. To też jest OK, ale dla tych ludzi, dla tych opornych umysłów, które myślą, mm, to nie dla mnie, spróbuj. Nie wiesz, nie wiesz. Nie jedna osoba tutaj powie, ale ja nie jestem artystą. Skąd wiesz? Nie wiesz tego. Uwierz mi, to co myślisz dzisiaj na swój temat, jest bardzo dalekie w większości przypadków od prawdy. Ty nie wiesz. Dziś większość z nas nie wie, czy tak naprawdę lubi różowy kolor, czy nie. I czy to, co je na śniadanie, to je, bo naprawdę to lubi, czy dlatego, że powiedzieli, że tak trzeba, że to zdrowe, albo w ogóle się nad tym nie zastanawia, dlaczego to je. Większość naszej decyzji, od najprostszych do największych, nie jest nasza. Nie wiesz, czy jesteś artystą, czy nie. Bo na razie nie wiesz w ogóle, co to znaczy być artystą. W większości przypadków ta definicja została przylepiona dla jakiegoś ułamka po prostu uzdolnionych ludzi, którzy nie wiem, jak mieli pięć lat, to już wiedzieli, że chcą grać na pianinie. I to jest dla nas po prostu artysta. Wszystko inne to w ogóle nie do bani. Nie wiesz. Daj sobie szansę. A może się zaskoczysz. Ja stawiając się do tej książki 10 lat temu, byłam gównem, zerem, śmieciem. Nic nie wartym. Istnieniem. W moim przekonaniu, bardzo, bardzo głęboko, siedzącym tu, tu i w każdej komórce mojego ciała. 10 lat później jestem cudem, który ma robotę do zrobienia na planecie Ziemia. Więc i, I ta podróż się zaczęła od tego. Czy ta książka uratuje nam życie? Nie. My możemy uratować sobie życie, zmienić sobie życie, przetransformować sobie życie, pokolorować bardziej kreatywnością sobie życie. Ta książka działa. Kiedy my działamy. Jak my nie działamy, to nic nie działa. Jak my działamy, to obieranie ziemniaków działa. Bez nas ani róż. Prawda jest na wyciągnięcie ręki. O tu. I cud to czas unieść długopis, czas unieść dupę, czas ukochać duszę. To jest nasz produkt. E pro to jest nasz projekt. Cud artysty, kochani. Ok? Są wśród nas tacy. Ja byłam taka. Którzy myślą, że mają problem z samodyscypliną, że ja nie jestem zdyscyplinowany, a ja nie jestem zdyscyplinowany. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Ja wam to udowodnię, że to nie jest prawda. Ilu z nas wstaje rano, idzie do pracy, której nie lubi, może nawet nie cierpi, może w ogóle ledwo tam idzie, ale idzie. Ilu z nas robi kanapki, pierze, sprząta. Chodzi na spotkania, na które czasem nie chce iść, ale boi się odmówić. My mamy w sobie dyscyplinę, my mamy w sobie samodyscyplinę, tylko my jej nie wkładamy tam, gdzie nasza dusza by chciała. Jedno z moich ulubionych powiedzeń, pochodzące z bardzo fajnej książki, też o, o a propos kreatywności, do roboty ta książka się nazywa, kiedyś o nim porozmawiamy, Stivena Pressfielda, jest posadź swoją dupę tam, gdzie Twoja dusza chce usiąść. Posadź, posadź. Nie mów, że nie masz samodyscypliny. Mama, która ciśnie na dwa, na po prostu do pracy, do szkoły, kanapki, praca domowa, pranie, sprzątanie, i jeszcze przychodzi tutaj posiedzieć na internecie, próbuje gdzieś tutaj podkrywać cud, którym jest i wybudzić artystę. Ona mi powie, że ona nie ma samodyscypliny? Tato, który ciśnie do pracy, po prostu po pracy coś tam reperuje, naprawia, pomaga, wspiera, zarabia. On mi powie, że on nie ma samodyscypliny. Jak jesteś sam, to nie takie rzeczy my robimy, nie takie rzeczy my robimy, które wymagają o wiele większej samodyscypliny niż napisanie trzech kartek w zeszycie. To jest skierowanie samodyscypliny w innym kierunku. My nie mamy nawyku używania tej samodyscypliny, którą mamy w sobie dla siebie, dla rzeczy, które gdzieś po drodze w życiu uwierzyliśmy są za mało ważne, są nieistotne, nic nam nie dadzą, bla, 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 blu, blu, blu. Więc my mamy samodyscyplinę. Chłopaki, dziewczyny, zamężni, żonaci, dzieciaci, sami i ci, co mają pracę, ci, co mają szkołę i ci, co na razie nie mają pracy ani szkoły. Kolejna rzecz. Ja zawsze zaczynam i nic nie kończę. Wiecie, bo ja muszę tutaj nas przygotować. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy rozdział w naszej książce nazywa się yy... Z bezpieczeństwem. Zaraz wam powiem. Zaraz przejdziemy do książki, a ja muszę tutaj przygotować antory, wiecie, bo odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa. Więc ja tu od razu rozmawiam z wszystkimi chochlikami, które są w naszej głowie. Tak live będzie zapisany. Więc kolejny taki chochlik, wiecie, ja zaczynam, i nie kończę. I to jest bardzo poważny ochlik, <grym> dlatego że ta książka słynie z tego. Że odmienia życie, ale zaraz potem słynie z tego, że się ją zaczyna i się jej nie kończy. Ja podeszłam do niej 10 lat temu, 9 lat temu się okazuje, zaczęłam i nie skończyłam. Doszłam do ósmego rozdziału 10 lat później, dzięki nam, stawiam się. Kochani. Ja zawsze zaczynam i nigdy nie kończę. Po pierwsze, nic nie jest zawsze i nic nie jest nigdy. Nie ta planeta, nie to istnienie. My tak nie działamy. Często, rzadko, okej, okay. Ale nie zawsze i nigdy. Zawsze zaczynam i nigdy nie kończę. Nieprawda. Idziesz na klopa, ciśniesz kupencję, zaczynasz, kończysz. Wstajesz rano, robisz kanawki dla dzieci do szkoły, zaczynasz, kończysz. Idziesz spać, zaczynasz, wstajesz rano, kończysz. Idziesz do pracy, zaczynasz, przychodzisz z pracy, kończysz. Umiesz zaczynać i umiesz kończyć. Koniec, kropka. Nie nauczono nas. Albo sami się nie nauczyliśmy, albo wmówiono nam, albo uwierzyliśmy: różne rzeczy nam się przydarzyły na planecie Ziemia, że zaczynanie rzeczy, które są dla nas ważne i kończenie jest gdzieś na ostatnim miejscu, albo w ogóle nie w naszym życiu. Może kiedyś, może później, a może to nie dla nas. Ale my zaczynamy i kończymy. Więc nie, nigdy ja zawsze zaczynam, nigdy nie kończę i bub, bub, walimy siebie w głowę. Nie, jakbyś miał policzyć rzeczy, które w ciągu dnia zaczynasz i kończysz, i te, które zaczynasz i nie kończysz, to zgadnij, które by wygrały. Więcej zaczynasz i kończysz, niż zaczynasz i nie kończysz. A? Łyso? Łyso czy nie? Inni to robią i robią to lepiej. Robią, robią to lepiej, robią to dłużej. W ogóle Kaśka to w ogóle ona, jak miała 5 lat, to już wiedziała, że po prostu ona będzie na skrzypcach grała, i ona po prostu pracę dostała jako skrzypaczka, i po prostu ona to ma dobrze. A Tadek to w ogóle rodziców ma ustawionych, i w ogóle jak był mały, to już mu pianino kupili, a Mariolka to już po prostu jeszcze chodzić nie umiała, a już kredkami malowała. A ja to, ja się nie nadaję, i ni wszystko już jest. Wszystko już jest. Nie, fajnie wszystko, ciebie nie ma. Dopóki ciebie nie ma, nie ma wszystkiego. Ok, więc nie mów, że inni robią. O, inni to już robią. Robią, robią, nie bądź samolubem, niech robią. Inni robią lepiej. Robią lepiej, robią gorzej, nie robią. Ty zapytaj się siebie, czy ty robisz. Ty robisz, wszystko już jest. Nie ma, dopóki Ciebie nie ma, to nie ma wszystkiego. Ruszaj pupę, ruszaj, ruszaj. Wiecie, muszę się wszystkimi chochlikami za, e, zaopiekować tutaj, zanim wystartujemy w naszą podróż. <laughs> Czekaj, co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze jest? Ja na tym nie zarobię. No i co? No to nie zarobisz. No i co? To Twój priorytet? To Twój priorytet od razu? To jest tak, wyobraź sobie, że jesteś w kreatywnej ciąży. Wy chłopaki też. Wyobraź sobie, że masz rozwarcie na 5 centymetrów, i tutaj nosisz po prostu tą kreatywne po prostu tutaj dziecko. I ty stoisz i po prostu dziecko chce wyjść, ono chce wyjść po prostu minuta po minucie, kartka po kartce, live po live, rozdział po rozdziale książki. A ty stoisz po prostu jak taki naprawdę wyrodny rodzic, i mówisz ty: Ja nie wiem w ogóle, czy jest sens, bo ja nie wiem, czy ja na tobie zarobię, wiesz? I ja nie wiem po prostu, czy wszystkie dzieci cię w piaskownicy będą lubić, i czy w ogóle Twoje babki będą najlepsze na świecie, i czy w ogóle ty za swoje babki to dostaniesz lajki na fejsie i w ogóle nie wiem, nie wiem, czy w ogóle jest sens. Ty, ty jeszcze dziecko się nie urodziło, a ty już o kasie gadasz. Ty materialisto jeden, ty. Ja nie wiem, czy ja na tym zarobię. Uh, 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 uh. A co będzie, jak nie zarobisz? Co będzie, jak nie zarobisz? No co będzie, jak nie zarobisz? To nie warto? To nie warto? Co jest ważniejsze? Być, przejawić się, spróbować czy zarobić? Wiecie ile jest takich co zarabiają i są nieszczęśliwi? Wiemy ile jest takich, tak? Weznacznikiem tego, czy jesteśmy spełnieni w naszej kreacji, czy to będzie pieczenie ciasta, czy to będzie malowanie obrazów, czy to będzie bycie mamą, tatą, partnerem, partnerką, kasierką. To w ogóle to pieniądze to nie jest miernik tego to nie znaczy, że one nie przyjdą, nie mogą przyjść, to nie znaczy, że ty na tym nie zarobisz pewnego dnia. Ale jak ty jeszcze nie wystartowałeś, jeszcze po prostu jeszcze tutaj w dziecko się nie przewróciło główką do dołu, a ty już planujesz po prostu, ile kasy ty masz na tym zarobić, czy w ogóle warto do porodu podejść, czy nie, to ty... wartości tobie się pomieszały troszeczkę. Cudzie, kochany. Kiedyś moja przyjaciółka powiedziała tak. Do spełniania marzeń i kreacji... Trzeba podejść jak do robienia siku. Przychodzi impuls i sikasz. Jak przychodzi impuls, że dzisiaj chce siku, to się zastanawiasz, czy jesteś za stary, za młody, za biedny, czy na tym zarobisz? Nie, tylko po prostu idziesz i ciśniesz. Jak cię przyciśnie, to się na ulicy wysikasz, bo ten impuls jest taki silny. Ale jak nasze marzenia przychodzą jako impuls, jak nasze pragnienia, jak nasze kreacje, jak nasze pomysły, jak nasze idee przychodzą, to my chodzimy po 30-40 lat w zaszczanych pampersach pełnych marzeń i kreacji. Nieurodzone dzieciaki, zaszczane pampersiaki. Tak, taka to jest historia tutaj. Bo ja zawsze zaczynam i nigdy nie kończę. Bo ja nie mam samodyscypliny. Bo ja na tym nie zarobię. <laughs> nie wiem, czy byliście wczoraj na live, ale mówią... Mówiliśmy o kursie, jesteś cudem, opowiadaliśmy o tym, że stępniczka czasem takie zjebeczki potrafi dać właśnie. <grywa> o no takie właśnie, takie. Tak. O ja jestem takim urwisem czasem. Jakie tu jeszcze wymówki? Jakie to jeszcze wymówki mogą być? Pomyślę, na pewno coś znajdziemy tutaj wspólnie. Na pewno znajdziemy wspólnie. Dobra, kochani. Dobra. Ciśniemy z tym koksem. Dobra, kochanie, więc tak. Rozdział pierwszy. A, mamy rozdział pierwszy przed nami odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa, i stąd to wprowadzenie, bo ja chciałam właśnie dużo e, poopowiadać o tym poczuciu bezpieczeństwa. A co za, jakby, co za za Wiecie, jak to czasem z moim polskim, nie? Ale dusza nie zna gramatyki. <grym> naszym, e, naszym bezpieczeństwem to są właśnie przekonania. O tym mówi Julia, o tym mówimy my tutaj i wielu innych ludzi, tak? Te przekonania w ogóle na temat tego, co to znaczy być kre kreatywnym, co to znaczy być artystą, przekonania na temat tego, na ile to jest możliwe, na ile w ogóle warto do tego podejść, tak? To one jakby tak trząsą naszym tym poczuciem bezpieczeństwa, więc ten live trochę na żarty, ale tak naprawdę na serio to jest takie naprawdę zastanowienie się i popatrzenie na to, Czym dla nas w ogóle jest sztuka, czym dla nas jest artyzm, czym dla nas jest bycie artystą, co my uważamy na temat tego, jakie miejsce w naszym życiu w ogóle ma kreacja i kreatywność. Czy my myśleliśmy właśnie, że może to jest równe talentowi? Czy może artystą był Mozart i wszystko inne, co nie jest w tej kategorii, to po prostu już w ogóle tym nie jest, tak? Czy myśleliśmy o tym, że bycie kasjerką, bycie mechanikiem, bycie kierowcą autobusu może być wyrazem, przejawem artyzmu? Ja... Pracując w restauracji jako kelnerka w ogóle przez 17 lat, zwłaszcza te już takie ostatnie lata mojej pracy, gdzie tak wracałam do siebie, to ja naprawdę dla mnie to był artyzm, każda, każda, e, e, każdy kubek kawy, który podałam, każde danie, bo, bo ja już byłam inna, bo moja intencja już była inna, tak ja naprawdę tam rodziłam się na nowo dzięki między innymi tej książce. Więc e, kochani, zacznijmy od, bo tak. Zacznijmy od tego, jak w ogóle książka wygląda, jaki jest konstrukt książki. Więc, tak jak mówiłam, książka ma 12 rozdziałów. Czytamy jeden rozdział na tydzień. Czytamy jeden rozdział na tydzień. Więc teraz mamy cały tydzień na przeczytanie tego rozdziału. Jak ktoś chce czytać na zaś, czyli na przykład już przeczytał na dzisiaj, a teraz będzie czytał drugi tydzień, to jest ok. Natomiast Zostawiłabym to sobie tak na koniec tygodnia, ewentualnie ten drugi rozdział, dlatego że na końcu każdego rozdziału są prace domowe i, pra i tych prac domowych jest dużo. To jest wymagająca książka. W takim sensie, dlatego często się zaczyna i się nie kończy, bo tam jest dużo ćwiczeń, tam jest pisanie listów, tam jest wysyłanie tych listów, no, tam jest wchodzenie w głąb siebie, ale też takie naprawdę fizyczne robienie pewnych rzeczy, kochani, tak? Więc e, czytamy jeden, tydzień, jeden rozdział na tydzień i odrabiamy wszystkie prace domowe, które są na końcu każdego rozdziału. Oprócz tego są dwie prace domowe, które są z, i te, tamte prace domowe się zmieniają. Każdy rozdział ma inne prace domowe. Natomiast są dwie prace domowe, które się nie zmieniają i które są z nami przez całe 12 tygodni. Pierwsza praca domowa to są poranne strony, które my tutaj po naszemu nazwaliśmy piszu-piszu, ale można je nazywać poranne strony, albo piszu-piszu. Tagujemy, hasztagujemy jak chcemy. Poranne strony polegają na codziennym pisaniu. Trzech stron strumienia świadomości. Piszesz, co ci język na papier przyniesie, co ci dusza na papier przyniesie, co ci umysł na papier przyniesie, co ci ciało na papier przyniesie. Po prostu piszesz, tak? I teraz tak, miliony pytań na temat tego pisania. Szczegóły tego, co pisać, jak pisać, ile pisać, kiedy pisać, są w książce, oczywiście, kochani. Natomiast ja powiem od siebie trochę. Zaraz przeczytam urywki takie najważniejsze, co Julia mówi o tym pisaniu, ale ja od siebie opowiem trochę, wiecie, bo my będziemy robić drogę artysty, ale też będziemy odkrywać tutaj, e, używać odkrywania, czyli tej metody takiej intencji miłości w tym wszystkim, o czym ja tutaj mówię tyle lat. Pytanie. A czy ten zeszyt ma być A4, a czy on ma być B5, a czy ja muszę pisać trzy strony, a czy ja mogę pisać mniej stron, a czy, a czy ja mam pisać drukowanymi. To są wszystkie pytania. To są setki pytań, które my dostałyśmy z agą w tym tygodniu. Kochani, ona opisuje w książce, jak ona to widzi. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby naprawdę zajrzeć w głąb siebie i dostosować to. Do takiego momentu, gdzie my wiemy, że się stawiamy, gdzie się nie lenimy, gdzie nie olewamy siebie, bo nie po to tu przyszliśmy, ale gdzie nie nadwyrężamy siebie. Bo to nie chodzi o to, żeby teraz stawić się przez pierwszy tydzień coś, co ja wiele lat swojego życia robiłam, że się nabuzujemy, stawimy, po prostu pięć zeszytów kupimy, w ogóle to i tamto, a za tydzień się wypalimy, bo będzie dla nas za dużo. Ja jestem zwolennikiem mikrokroków. Ja jestem zwolennikiem dostosowywania się do tego, co ja jestem gotowy, gotowa zrobić, kiedy jest dla mnie najlepszy czas, ile ja jestem w stanie napisać, żeby się nie spinać. I teraz każdy z nas będzie się rozpoznawał w sobie. Są wśród nas ludzie, moja szefowa, aga taka jest, czyli aga z mojego teamu, ja na nią mówię szefową, bo ona jest naprawdę szefową. Ona ma wszystko poukładane od linijki. Jak jest trzy strony, to jest trzy strony, jak jest A5 czy tam B5, to jest o niej wszystko jest. Uf, 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 ona ciśnie, bo po prostu, wiecie, tam, ona mi błędy ortograficzne poprawia w moich postach, nie? bo ja nawet ich nie czytam, ja z błędami piszę. Więc jak ktoś ma tak, to fajnie dla niego, taką fajną lekcją byłoby poluzować w gacie w ogóle. Wyluzować. Jak ktoś jest leniuchem, tak jak ja, i większość życia po prostu, jak nie dostał, jak nie dostał jakiejś struktury, to a, dobre, ja napiszę tyle, ile czuję. I u mnie to nie działa, na przykład. Teraz u mnie to działa, ale kiedyś u mnie to nie działało. Więc jak ktoś czuje, że jest śliski i łatwo może wypaść tutaj nam z pociągu, to lepiej, żeby sobie ułożył pewną strukturę. Dobrze? A jak ktoś czuje, że się denerwuje i że musi po prostu i te pytania idą z takiego lęku, czy ja na pewno to dobrze zrobię, czy Ej, my nie jesteśmy w szkole. Luz, bluz, po prostu tutaj cuda. Eee, my chcemy, najważniejsze, my chcemy się stawić dla siebie, my chcemy się bawić tym doświadczeniem, to już nie są czasy naszej szkoły, my nie musimy tu robić nic idealnie, my mamy to zrobić dla siebie, po prostu. Pytanie, które więc jak ktoś czuje, że ma lekkość w pisaniu i chce pisać A4 strony i nie ma z tym problemu, to bierze sobie A4. Ja mam najzwyklejszy z Biedronki, kochani, zeszyt. Właśnie, bo to jest też, wiecie, ja kiedyś po prostu 700 pamiętników w Nowym Jorku po prostu, wszystkie puste później, nie wiem, do charity oddawałam. Teraz po prostu, jak, jak chcesz się stawić, to jest niesamowite, co się z człowiekiem zadziewa. Ja, ja mam teraz najzwyklejszy z Biedronki zeszyt mały i ja jestem taka... Że u mnie to zależy. Jak mam ciężki dzień, to ja potrafię półsześć to zapisać. Jak mam lekki dzień i mi jest dobrze, to czasem ciężko mi pisać, aby pisać. Więc ja nie zmuszam się do tego. Ja już znam siebie na tyle. No bo na tym też polega moja praca i z ludźmi, i odkrywanie, że ja znam siebie na tyle, gdzie ja wiem, gdzie ja chcę uciec od siebie, gdzie ja po prostu, a nie, chce mi się, albo nie, nie czuję i ja już wiem, że ja chcę uciec, a gdzie po prostu ja naprawdę nie czuję i jest OK, że ja dzisiaj na przykład jedną stronę napiszę. Więc my chcemy szukać tej przestrzeni w sobie. Jak ktoś czuje, że potrzebuje struktury, to się trzyma struktury. Jak ktoś czuje, że, że po prostu... Czasem może się stawić bardziej, czasem mniej. Wiecie, jesteśmy na planecie Ziemia, jesteśmy rodzicami, dużo pracujemy, mamy dużo obowiązków, szkoła, praca, to wszystko, więc daj, dajmy sobie luz. Julia mówi, żeby wstawać z rana i pisać, wstawać pół godziny wcześniej i pisać z rana, zanim w ogóle wyruszymy na planetę Ziemia. To jest najlepsza opcja. Tak, w sensie takim to jest super opcja. Wstać rano na przykład i, i naprawdę zobaczyć, co po prostu zostawić to na papierze, z czym tutaj się obudziliśmy i co nam siedzi w głowie, zanim wyruszymy z tym dniem. Super. Ale nie każdy tak ma, kochani, nie każdy tak może. Ja w większości przypadków kiedyś tak nie mogłam. Ja pisałam, kiedy mogłam, ale naprawdę dbałam o siebie, bo wiedziałam, że jestem leniem i uciekam od siebie często. Więc dbałam o siebie, żeby jednak się stawić, żeby nie pójść spać, dopóki ten zeszyt nie będzie zapisany. Dziś mam tak życie ułożone, że sobie pozwalam na to. Że, 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 mogę, że mogę sobie pozwolić na to, że wstaję rano i piszę, tak? Ale czasem jest tak, że mój umysł myśli, że jest coś ważnego, ważniejszego do zrobienia. Ja go czasem jeszcze słucham, ale mówię dobra, ale obiecajmy sobie, że nie pójdziemy spać, dopóki tego nie napiszemy. I to jest dla mnie, powiem Wam, nowe, bo ja obiecywałam sobie wiele rzeczy, ale nie dotrzymywałam słowa. Więc. Jeżeli ktoś może wstać te pół godziny wcześniej z rana i pisać, super. Jeżeli ktoś nie może, to pisze, kiedy może, kochani. Tak, najważniejsze jest, że jesteśmy, że się stawiamy dla siebie. Czasem naprawdę nieważne jest, o której wstaniemy i jak idealnie zrobimy to, tylko dlatego, że nie wiem. Tadek Machalski napisał tak w książce, że najlepiej to w ogóle w pełni księżyca po prostu przebiec dookoła bloku trzy razy na jednej nocy i usiąść pod drzewem i przewrócić zeszyt siedem razy, i mieć długopis w ogóle z czarnym, czarnym inkiem, tuszem, i tylko wtedy to zadziała. Nie? I my, okej, okay, to ja nie mogę tego zrobić. To nie robię wcale nie. Nie, po prostu stawiamy się dla siebie wtedy, kiedy możemy, kochani. Okay? To, jest, to jest główna zasada u nas, umówmy się. E, a co do szczegółów. Tak jak jeżeli ktoś chce robić dokładnie tak, jak jest w książce, to patrzymy tak, jak jest w książce, ale jeżeli ktoś nie może robić tak, jak jest w książce, to jest OK. Ja większość rzeczy zrobiłam niedokładnie, nie idealnie, nie tak jak do końca, w książkach pisali, ale po prostu tymi mikro krokami gdzieś chwiejnie szłam. I doszłam tu, gdzie jestem. Więc to jest to. Kolejne pytanie: czy poranne strony pisać w tym samym zeszycie, w którym piszemy odpowiedzi na prace domowe, które są na koniec rozdziałów? I znów, tutaj ja bym patrzyła, jak, jak ja się czuję. Czy ja chcę użyć tego samego zeszytu i mieć wszystko w jednym zeszycie, czy ja chcę użyć oddzielnego zeszytu, prace domowe mieć w jednym? Poranne strony w drugim, tak? Znów bardziej uczmy się siebie, kochani tu, i, i patrzmy, co, co dla mnie pasuje, tak? Jak mi jest wygodnie, jak ja bym chciała chciała to zrobić. Koni, mamy 2000 osób w ogóle. Wow! Dziękuję, że jesteście. 2000 tysiące osób. Kosmos. Kolejna rzecz, kolejne pytanie. Um, co zrobić, jak ja się boję pisać, bo boję się, że ktoś to przeczyta. Wiele ludzi pytało o to i to, i to jest. E, wzrusza mnie to pytanie, ale wiem, jak to jest być w takim doświadczeniu. U mnie sąsiedzi chyba imprezę mają. Nie wiem, czy ich słyszycie, kochani. Przepraszam. I. E, 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 Julia poleca w ogóle, żeby pierwsze tygodnie tego, co piszemy, nie czytać, zalepić do koperty, nie czytać. Ja pamiętam lata temu jeszcze w Stanach, jak tą książkę robiłam. Wielu moich znajomych pisało po prostu na kartkach, wiecie, takich od drukarki i zaraz po tym, jak to napisało, wyrzucało, niektórzy to palili. A ładną wiadomość dostałam tutaj, że a, może nie warto tego wyrzucać, bo tak dużo informacji tam będzie, tak dużo pięknych wiadomości, do których później możemy wrócić. Możemy widzieć swój progres. Znów, ja bym powiedziała, kochani, to jest, indywidualna, to jest indywidualna decyzja każdego z nas. Jeżeli ktoś jest w takim środowisku, w takim otoczeniu, gdzie nie czuje się bezpieczny z pisaniem i zostawianiem tego gdzieś, bo boi się, że ktoś to znajdzie i przeczyta, to jest OK po prostu napisać to i wyrzucić, tak? Czy spalić. Znów, zwłaszcza te pierwsze tygodnie, dla większości z nas będą wypływać trudne myśli, będzie wypływać frustracja, lęki, blokujące nas przekonania i taka frustracja też na cały ten proces. To, to, to pisanie samo w sobie będzie nas wkurzać, będziemy to kwestionować, czy to na pewno działa, czy to nam do czegoś potrzebne. Więc znów, kochani, yy. To jest też indywidualna decyzja, tak? Najważniejsze jest po pierwsze, żeby słuchać siebie w całym tym procesie, szukać tego takiego momentu, gdzie czujemy, że robimy krok do przodu dla siebie, ale siebie też nie nadwyrężamy, nie chcemy się spalić, bo książka jest długa, 12 tygodni będziemy tu 3 miesiące razem, kochani. Jest wymagająca, a spotykamy się raz w tygodniu, więc raz w tygodniu mamy imprezę. Czekajcie, kochani, muszę zamknąć drzwi. Biorę ze sobą Facebook tylko, kochani. Bo nie, nie jestem w stanie was obydwu wziąć. Czekajcie, bo mam mikrofon w Facebooku. Zaraz wracam, kochani, bo oni mi gadają, nie mogę się skupić. Kurka, fix. Intra. Intra, po prostu na balkonie. Przepraszam. Nie jestem z powrotem. Czekajcie. Dobra. Czekajcie, czekaj. Co ja mówiłam? No, że chcemy kochani, jakby cały czas nawigować i patrzeć na siebie, tak? Nie chcemy się za bardzo spinać. Chcemy bawić się tym procesem, ale. A, wiem dlaczego. Że spotykamy się raz w tygodniu, kochani, tak? Więc raz w tygodniu mamy imprezkę, ale tam jest dużo prac domowych i będziemy codziennie chodzić, codziennie pisać. Oprócz tego jest co najmniej 10-8 prac domowych dodatkowych, które są naprawdę też w większości pisaniem, i umysł będzie chciał uciekać, wiecie, umysł będzie chciał uciekać. Dlatego tak, taki mój apel, taka moja prośba do nas wszystkich żebyśmy naprawdę się wspierali. Jest grupa, nie ma grupy specjalnie, to jest też pytanie, nie ma grupy specjalnie założonej do Drogi Artysty przeze mnie. Różni ludzie zakładają różne grupy, ja nie zakładałam specjalnie do Drogi Artysty grupy, natomiast jest grupa, którą ja mam już od jakiegoś czasu na Facebooku, która się nazywa Staw się do życia z Eweliną Stępnicką i tam się zazwyczaj spotykamy do różnych projektów, które ja robię darmowych. Więc, jeżeli ktoś chce tam dołączyć, widziałam mnóstwo ludzi tam dołączyło, mnóstwo ludzi dzieli się już swoimi tam piszu-piszu książkami, kartkami i w ogóle. I proszę Was, zachęcam Was do tego, żebyśmy się wspierali. Ja będę w trakcie kursu kurs jest intensywny, ja będę tam bardzo dużo, więc ja będę wpadać wtedy, kiedy mogę, ale potrzebujemy tutaj siebie nawzajem, bo umysł będzie chciał uciekać, wiecie, bo zrobiliśmy teraz super imprezkę, super, ale później jest robota do zrobienia, jest książka do przeczytania, codzienne prace domowe, a jesteśmy na planecie Ziemia, więc postujmy swoje posty, oznaczajmy się, oznaczajmy się na Instagramie, na Story, wrzucajmy, oznaczajcie mnie, inspirujmy się, kochani, żeby nie wypaść, z pociągu tutaj, bo będzie umysł chciał nas zabrać. Więc to jest to, kochani, to jest wprowadzenie. Długie. Będzie na YouTube. Pom pomagajcie, jeżeli ktoś dołącza i ma pytania, kochani, to pomagajcie, jak możecie w komentarzach odpowiadać o rzeczach, które ja już powiedziałam. Ok, dziękuję bardzo. Dobra. Więc druga praca domowa, idziemy do drugiej pracy domowej. A nie, to jeszcze przeczytam takie najważniejsze rzeczy, które Julia mówi na temat naszego pisania, tak? Naszych porannych stron, naszego piszu-piszu. Czym są poranne strony? Najprościej mówiąc, są to trzy strony odręcznego zapisu strumienia świadomości. O Boże, kolejny dzień, nie mam nic do powiedzenia, muszę uprać zasłony, czy wczoraj nastawiłam pranie, bla, 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 bla. Można je określić mniej elegancko: drenażem mózgu, gdyż taka jest jedna z ich głównych funkcji. Nie istnieje zły sposób odrabiania porannych stron. Twoja codzienna bazgranina nie ma być sztuką ani nawet pisarstwem. To ma być wiecie, kochani, co nam przejdzie po prostu do głowy, co nam pacynka na papier przyniesie. Pierwsze, dwa, trzy, cztery tygodnie zazwyczaj to naprawdę nie będzie, nie będzie nic mądrego. Albo będziemy się wkurzać, ona też często mówi w książce, że jak masz taką myśl, nie mam nic do pisania, nie wiem co pisać, nie chce mi się pisać, to przez trzy strony pisz, nie chce mi się pisać, nie chce mi się pisać. Ja pamiętam, że kiedyś tak robiłam, że na przykład jedną stronę miałam co pisać, a później już nie miałam co pisać, to przez dwie pisałam, nie chce mi się pisać, nie chce mi się pisać. Więc to nie musi być mądre, kochani. To nie ma być odkrywcze. To po prostu ma być takie spotkanie ze sobą. Wiecie, to jest trochę tak jak wstajesz rano, myjesz zęby, idziesz, robisz siku, idziesz, robisz całą kupę i po prostu piszesz, tak? Wypróżniasz się i wypróżniamy. Chcemy wypróżnić swoją głowę. Jest tyle badań. I w książce Sprawność emocjonalna Susan David opowiada o emocjach i opowiada o tym, że już samo nazywanie emocji po imieniu leczy nas. Już pomaga nam radzić sobie z tymi emocjami o wiele lepiej. I my chcemy pozwolić temu wszystkiemu, co tutaj siedzi w nas i temu, co piękne i temu, co trudne wypłynąć, bo chodzimy tutaj nie Niewysikani, kochani, i w nasze marzenia, ale też w emocje, które przytykają te nasze marzenia. W te myśli, ktoś napisze, już chce uciekać się, tutaj nie uciekaj. Te myśli, te emocje, które przytłumiają nasze marzenia, tak? Więc my chcemy, kochani, wyrzucić to na papier, wypłukać się tutaj, wypróżnić. Takim dobrym sposobem, wiecie, takim hakiem w ogóle. Mm, w nawykach, w wyrabianiu nawyków, częstym sposobem, który, którego uczą inni i też psychologowie o tym piszą, jest dodawanie nowego nawyku do jakiegoś starego nawyku, który jest, który my już robimy naturalnie, automatycznie i nie wyobrażamy sobie go nie robić, czyli na, bez którego w ogóle nie wychodzimy z domu. Czyli na przykład, jak chcesz wdrożyć pisanie z rana, to nakładasz ten nawyk do jakiegoś nawyku, który już masz, czyli na przykład robienie kawy. Wstajesz rano i e, zaczynasz dzień od kawy, albo od herbaty, albo od soku i, i sobie tak układasz i też Twoja podświadomość się tego uczy, że za każdym razem, kiedy piję kawę, to piszę, albo piję sok, to piszę, tak? Albo za każdym razem, kiedy myję zęby, zaraz po tym, jak umyję zęby, siadam i piszę. I wtedy bardzo szybko, znaczy może bardzo szybko to nie, bo nasz mózg trochę potrzebuje na wyrobienie nowego nawyku, ale jest nam o wiele łatwiej to zrobić, jeżeli przyklejamy go do jakiegoś nawyku, który już jest dla nas taki lekki i codzienny. I to też jest informacja dla ludzi, którzy nie będą mogli pisać z rana. O wiele łatwiej nam będzie się stawić wieczorem i nie uciec od tego, jak dołączymy to do jakiejś rzeczy, którą każdego dnia robimy o późniejszej porze. Może to będzie po obiedzie, może to będzie, nie wiem, może wieczorem pijemy herbatę. Może, robimy, może jest coś, co robimy wieczorem, do czego możemy przylepić ten nowy nawyk pisania, ok? Co jeszcze tutaj mamy na, na temat porannych stron? Poranne strony nie mają brzmieć mądrze, chociaż pe pewnie czasem będą. Najczęściej jednak nie i nikt oprócz Ciebie się o tym nie dowie. Nikomu oprócz ciebie nie wolno czytać Twoich porannych stron, i nawet ty sam przez jakieś 8 tygodni nie powinieneś tego robić. Po prostu zapisz je, a później najlepiej zaklej w kopercie, albo zapisuj je w brulionie i nie zaglądaj do nich przez jakiś czas. Po prostu napisz trzy strony, i następnego dnia kolejne trzy strony. Więc to jest to. Wszystkie te gniewne, płaczliwe czy małostkowe myśli, które zapisujesz o poranku, są tym, co odgradza cię od twojej kreatywności. Martwienie się o pracę, o pranie, o podejrzane stuki w samochodzie, o dziwny wzrok kochanej osoby wszystko to kłębi się w twojej podświadomości i zamula twoje dni. Przelej to na papier. Takie myśli, które są niewypróżnione zwłaszcza te, które nas martwią. A te myśli, które nas martwią, te rzeczy, o które się martwimy, które, które gdzieś przysparzają nam taką niewygodę, nasz umysł ma taki nawyk, e, nasz mózg to robi, że powtarza je nam w kółko. A, I robi to nie dlatego, że z nami jest coś nie tak, tylko nie chce, żebyśmy zapomnieli o tym. Bo, skoro my się o to martwimy, to znaczy, że tam jest potencjalne niebezpieczeństwo. Skoro tam jest potencjalne niebezpieczeństwo, to nasz mózg, nasz umysł chce nas ochronić. Tym samym będzie nam w kółko przypominał o tym, żebyśmy nie zapomnieli, bo chce nas po prostu ochronić. I jak my to zostawimy na papierze, to jest o wiele łatwiej nam później nie nosić tego w głowie. Taki przykład, który może to dobrze odzwierciedlić. Wyobraźcie sobie, że jedziecie do sklepu i macie listę zakupów. Ale nie zapisaliście jej. I a, jedziecie do sklepu i musicie kupić siedem rzeczy: mleko, masło, woda, kawa, chleb, ciastka. I jedziecie, idziecie do tego sklepu albo jedziecie i co robicie, żeby zapamiętać? W głowie powtarzamy to: mleko, masło, woda, kawa, ciasto, ciastko, tak? I powtarzamy, 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 że jak dojdziemy do sklepu albo liczymy siedem rzeczy, pamiętaj, żeby to było siedem rzeczy, tak? I po prostu idziemy i patrzymy. W momencie, kiedy my mamy zapisane to na kartce, idziemy do sklepu, to my całą drogę, kiedy idziemy do sklepu, całą drogę, kiedy jesteśmy w sklepie, już nawet szukamy tych rzeczy. My nie, my nie musimy tego tutaj trzymać. Nie musimy się spinać. Nasz mózg myśli wtedy o zupełnie jakichś innych rzeczach. Więc pomyślcie, wiele naszej codzienności jest taką listą zakupów niezapisaną. A Tomasz Ziemiński, cudowny człowiek, ma takie powiedzenie. Nosimy w, słowie worek, w sobie worek słów niewypowiedzianych. Tam jest tak wiele, kochani, tam jest wiele skarbów, tam jest wiele przestrzeni, które te skarby przykrywa. My chcemy to wylać na papier. Ok? E Poranne strony są podstawowym narzędziem twórczego odrodzenia. I powiem jeszcze tak: że jeżeli jest tu ktoś, kto naprawdę kompletnie nie kuma całego tego, całej tej idei bycia artystą, tworzenia i w ogóle nie tego szuka, to ja naprawdę nie tego szukałam, podchodząc do tej książki. Ja szukałam sposobu na medytację i na wyciszenie, bo ja miałam takie natłoki myśli, że myślałam, że sama ze sobą umrę, a nie chciałam już dalej pić i jeść. Ale ja nie umiałam usiąść i medytować. Więc dostałam dwie rady w miejscu, w którym się leczyłam. Jedna rada to była, żebym zaczęła robić na drutach i zrobiłam wtedy kilka szalików, a druga to, żebym kupiła tą książkę i po prostu odrabiała te prace domowe, pisała te poranne strony. Więc ja w ogóle nie szłam w to, w tą książkę, nie wiem, szukając artysty, bo ja w ogóle nie miałam takiego zamiaru. E ale ta książka a, doprowadziła mnie tu. Dzięki tej książce, tym porannym stronom, coś, czego ja kompletnie nie planowałam, a sprawiło, że ja jestem dziś tutaj i jest nas dwa tysiące ludzi, i wy jakimś cudem nie znaleźliście a ja was. I w ogóle stąd przyszła historianka i przypominajka. Więc, nawet jeżeli ktoś naprawdę myśli, i, i może jak ktoś na koniec końców nie wyjdzie z jakimś twórczym projektem z tej książki, to i tak wyjdzie inny, bo te poranne pisanie stron i te odkrywanie kreatywne w sobie, to my nie tylko odkrywamy malowanie, pisanie, znów robienie na drutach, tylko bycie rodzicem, bycie przyjacielem, bycie pracownikiem, szefem, partnerem. To też jest proces twórczy. Życie jest procesem twórczym. Powiedziałabym tak, że na planecie Ziemia nie istnieje nic co nie jest twórczością, co nie jest kreatywnością? Wszystko. Wszystko jest tchnieniem kreatywności tutaj. Wszystko. Ja często mówię, od naszego oddechu po najpiękniejsze rzeczy, które tworzymy, kończąc na naszym pierdzie. Wszystko to jest akt twórczy. Kapisz, czy nie kapisz? <grafię> Więc kochani, druga praca domowa. Druga ważna praca domowa Simba zaczyna nam chrapać. Randki Randki artystyczne. Idziemy raz w tygodniu, piszemy codziennie, idziemy na randkę raz w tygodniu, przez całe 12 tygodni, idziemy na randkę raz w tygodniu. I znów, a kiedyś na randkę, a gdzie, a jak długa ma być ta randka, a czy ona, może być w, a czy ona musi być w te same dni, co tydzień, wiecie, to jest wszystko umysł, to jest kurka wodna, ten umysł nasz. To nie jest nasza wina, tylko jak my właśnie w takich rygorach, w tej piwnicy, ja wczoraj opowiadałam o tym, w tych, wiecie, zakazach i nakazach, e, półżycia szliśmy, to nagle jak ktoś nam mówi: Idź na randkę, i ty wybierz kiedy, i ty, to, to, to my nie wiemy czasem, jak się w wolności wyluzować, naprawdę. Więc, kochani, e, więc idziemy raz w tygodniu na kreatywną randkę ze sobą. I znów. Szczegóły Julia opisuje, więc każdy z nas będzie czytał książkę i sobie zobaczy, jak ona tą randkę opisuje. Ode mnie taka rada dodatkowa to jest to, żeby na, ze sobą na randkę, Paweł. E, idziemy ze sobą na randkę, ze swoim kreatywnym dzieckiem, tak? Z tą swoją kreatywną częścią. I to jest też ćwiczenie, które dzięki Julii. Ja robiłam u siebie na kursie, jesteś cudem, i tam chodziliśmy na randkę ze swoją prawdziwą naturą, ze swoją duszą. Um, I znów, ja też opowiadałam już wcześniej, że to było ćwiczenie, które jak już ktoś to zrobi, i chłopaki, i dziewczyny, tak naprawdę to naprawdę jest niesamowite doświadczenie. Tylko często ciężko się do tego zabrać. Tu umysł będzie naprawdę walczył, nie będzie chciał iść. I znów, kochani, to nie ma być nie wiadomo co. To może być nie wiadomo co. Jak ktoś ma czas, pieniądze, przestrzeń, pewnie może i na Hawaje jechać na randkę. Ale jak ktoś... Ja Wam opowiadałam na live'ie wcześniejszym. Ja pisałam te kartki, pisałam mojego pierwszego bloga, pokoju wielkości szafy, wiecie, na randki chodziłam, właśnie do jakichś kafejek, po prostu z każdym innym krzesłem. Mimo, że mieszkałam w Ameryce, w Nowym Jorku, to ja sama w sobie byłam w takiej piwnicy w swoim istnieniu, że dla mnie w ogóle pobycie ze sobą, bez ludzi, bez telefonu, bez butelki wina, to już była randka. Więc każdy z nas będzie miał inną przestrzeń na randkę. Dla jednego to będzie po prostu chwila wypitej kawy, bez telefonu w ręku. Bycie ze sobą. Ktoś, kto myśli, ja dużo czasu jestem sam. To nie, nie jesteś sam, tylko chcesz być ze sobą. Sama to ja jestem godzinami, ale ze sobą. Wcale nie. Bycie ze sobą świadomie w takiej obecności, tak jakbyście zabrali dziewczynę albo chłopaka na randkę, tak? To, to my wiemy, że to jest jednak wydarzenie, zwłaszcza te pierwsze randki, więc my chcemy podejść do tego w taki sposób. Czasem to będzie jakaś kolacja, czasem to będzie wypad do kina. Mamy 12 randek przed nami, kochani. To jest coś, co ja praktykuję w ogóle do dziś. Nie tak systematycznie, jak bym chciała, ale jest to coś, co ja i wielu moich bliskich ludzi praktykujemy. A czasem to będzie, wiecie, spacer dookoła bloku. Ja pamiętam takie momenty, gdzie ja wróciłam z juta, gdzie chodziłam na spacery w ogóle w górach, takie widoki, że głowa mała łzy w oczach a później wróciłam do Nowego Jorku i po prostu chodziłam już w takiej dzielnicy, wiecie, że nie wiedziałam, czy wrócę do domu z rana, jak wyjdę, ale chodziłam, po prostu chodziłam tam, gdzie mogłam, zabierałam siebie tam, gdzie mogłam. Więc znów, każdy idzie swoim tempem, kochani, każdy wybiera wtedy, kiedy mu pasuje, um, ale starajmy się pilnować tego, ok? Więc ja tutaj zobaczę, co ona, co ona nam powie... Wewnętrzny artysta jest dzieckiem. Czas spędzony z rodzicem liczy się dla niego bardziej niż, niż wydanie pieniędzy. Wycieczka do sklepu ze starociami, samotna wyprawa na plażę, stary film obejrzany razem, wizyta w oceanarium czy galerii sztuki. Wszystko to kosztuje czas, nie pieniądze. Więc to chodzi o to, żebyśmy dali sobie ten czas. To nie musi być nie wiadomo jakie pieniądze i też a ile tarantka, czy ona ma być jedna, jedną godzina, czy dwie godziny, czy 45 minut. Poczujmy siebie, kochani. Będą tygodnie, gdzie pójdziemy na 3 godzinną randkę. Będą tygodnie, gdzie będziemy w stanie dać sobie tylko 15 minut. Jesteśmy na planecie Ziemia i to też jest ok. Śmieliśmy się trochę ostatnio, że czasem to będzie 5 minut na klopie, bez telefonu w ręku. I czasem to będzie też tak. I to też jest ok. Bo po prostu pilnujmy siebie, dbajmy o siebie. Tak, dbajmy o siebie tutaj, patrzmy, ile jesteśmy w stanie sobie dać, ale stawiajmy się. Dbajmy o tą taką przestrzeń, która jest pomiędzy lenistwem a spiną, żeby się nie zniechęcić, żeby nie uciec z tego projektu, ale też żeby się nie zgnąć. A no dobra, to później, potem, czyli nigdy, ok? Więc raz w tygodniu są randki, kochani. Poranne strony zaznajamiają nas z tym, co naprawdę myślimy i czego we własnym odczuciu potrzebujemy. Określamy obszary problemowe i obawy. Skarżymy się, wyliczamy, rozpoznajemy, docieramy do sedna, trapimy się. To pierwszy krok przypominający modlitwę. Krok drugi, czyli randka artystyczna, jest fazą uwolnienia, w której zaczynamy dostrzegać możliwe rozwiązania. I co chyba równie ważne, zaczynamy gromadzić twórcze rezerwy, z jakich będziemy czerpiać, czerpać wypełniając swoje artystyczne powołanie. Więc to jest to, kochani. I oczywiście tego jest więcej w książce, no ale nie będę tutaj książki nam czytać. Jest y, też taka umowa do podpisania tutaj dla nas, więc ja może tą umowę przeczytam. Ja, i wpisujemy swoje imię, zdaję sobie sprawę, że rozpoczynam intensywne, zorganizowane spotkanie z własną kreatywnością. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w kursie przez 12 tygodni. Ja postanawiam co tydzień zapoznać się z jednym rozdziałem książki Droga Artysty, codziennie zapisywać poranne strony, raz w tygodniu odbywać randkę artystyczną oraz wykonywać zadania wyznaczone na dany tydzień. Ja zdaję sobie sprawę, że kurs wydobędzie na powierzchni różne emocje oraz sprawy, z którymi będę musiał musiała się uporać. Dlatego też ja zobowiązuję się, że przez czas trwania kursu zapewnię sobie troskliwą opiekę. Należytą ilość snu, pełnowartościową dietę, odpowiednią ilość ruchu oraz że będę się dopieszczać. OK? Więc e, cyrograf. Więc kochani, to jest to i to jest też ważne, żeby dbać o tą przestrzeń. Dlatego ja bym patrzyła, żeby w tym patrzeniu, ile stron, kiedy pisać, kiedy randka, jak długa, żeby, jednak, żeby to była właśnie taka przestrzeń, która będzie bezpieczna dla nas, która będzie troskliwą opieką, żeby ten cały proces był tą troskliwą opieką, żebyśmy dbali o swój sen, o tą dietę, o to co jemy, o ruch, o, o to, żeby naprawdę dbać o siebie. Więc to jest nasza umowa, kochani. No i mamy ten pierwszy rozdział odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa. I ten rozdział jest, ma, ma kilka takich, takich przestrzeni. Pierwsza przestrzeń to jest to, żeby ochronić swoje wewnętrzne dziecko, żeby, żeby zdać sobie sprawę, że gdy my będziemy powoli się wykluwać, i znów, czy to będzie artysta, artysta się wykluwał, czy będą, będzie nam wychodzić nasze dzieciństwo, czy będziemy odkrywać po prostu, co jest jeszcze w naszym życiu do zmiany, tak? Cokolwiek my tutaj, czy będziemy odkrywać siebie jako rodzic, jako partner, jako szef, jako pracownik, cokolwiek, kochani. I umówmy się, że jak będę opowiadała o tym, to zawsze będę miała na myśli wszystko to dla mnie jest artyzmem, żebym za każdym razem tego nie powtarzała na live'ach. Więc jak my będziemy to odkrywać, to... To to jest naprawdę to będzie takie delikatne jak dziecko. To nie będzie od razu mówiło pełnymi zdaniami, wiecie, to nie będzie miało idealnej gramatyki, ortografii i w ogóle wszystkiego. Ten, ten nasz przejaw. On będzie cichutki, to będzie jak szept naszej duszy, naszego serca, naszego artystycznego dziecka, które było zamknięte, zakneblowane przez wiele, wiele lat. I e i my chcemy dbać o to, tak, jakbyśmy mieli właśnie dbać o dziecko. Nie chcemy tego besztać. Nie chcemy stać właśnie jak ten rodzic, który jeszcze nie urodził, a już patrzy, czy na tym zarobi. Więc chcemy ochronić to wewnętrzne dziecko artystę, tak? Dla wracającego do zdrowia artysty cienia. Wszystko to może być pretekstem, żeby zaprzestać dalszych prób. Czyli wszystkie te rzeczy, które wiecie, o których rozmawialiśmy. Krytykowanie pierwszych twórczych wysiłków. Jest niczym maltretowanie nieletnich. Tak? My chcemy dbać o to, żeby dbać o swoje słowo, dbać o to, żeby siebie nie krytykować, dbać o to też, żeby nie krytykować tego procesu. Te myśli mogą przychodzić, ale gdzieś łapać się za te myśli, odwracać je pozytywnie, pamiętać, dlaczego tu się spotykamy. Jak będzie nam ciężko to ciśniemy na grupę, na Instagram, tu szukamy wsparcia, dajemy znać, hej, kochani, pomóżcie, bo wypadam, bo mi się nudzi, bo, bo, bo chcę uciec, tak? Dbajmy o siebie też tutaj, pilnujmy się. Umysł będzie mówił to głupie, umysł będzie mówił, a ja to znam, tak? Dbajmy jeden o drugiego tutaj. Krytykowanie pierwszych twórczych wysiłków jest niczym maltretowanie nieletnich. My nie chcemy siebie maltretować, ani tej swojej twórczej tutaj duszyczki, która będzie się przejawiać. Dochodzi do tego w różnych sytuacjach. Pierwsze prace porównuje się z arcydziełami innych, rozmawialiśmy o tym. Podaje się je przedwcześnie krytyce, pokazuje się je przedwcześnie wymagającym znajomym. Krótko mówiąc, początkujący artysta uprawia masochizm, w czym ma dużą wprawę. My wszyscy jesteśmy naprawdę mistrzami właśnie takiego masochizmu, więc tutaj chcemy, mówiąc naszą nomenklaturą, może ktoś tu jest nowy, ale u nas to się mówi, odkładamy bejsbola. Nie walimy siebie już w pacynkę, tylko z latareczką miłości odkrywamy. Odkrywamy z latareczką. Masochizm jest formą sztuki opanowaną przez niego od dawna, doprowadzoną do perfekcji przez lata samotępienia. Powinniśmy wymagać od siebie nie doskonałości, lecz postępów. Chcemy tutaj się skupić na tym po prostu bardziej, na tym, że się stawiamy, że działamy, a nie na tym, a czy ja już z tego coś się nauczyłem, a nic nie odkryłem, a w ogóle to jest głupie, a bla bla bla. Stawia się, dzieciaku, stawia się, daj szansę sobie, daj szansę, ale wiecie, umysł będzie tak robił. Z początku jest to proces nieporadny. Niepewny, czasem nawet wstydliwy. Nieraz nie będziemy robić dobrego wrażenia ani na sobie, ani na innych. Przestańmy tego od siebie wymagać. Dobre wrażenie i rozwój się wykluczają. Dobre wrażenie i rozwój się wykluczają. Patrzcie, jakie to jest mocne, takie proste zdanie. Ale zazwyczaj my dopiero podchodzimy do wykreowania czegoś, jeżeli wiemy, cokolwiek to znaczy, że to zrobi dobre wrażenie. Dobre wrażenie i postęp się wykluczają. Bum. I rozwój się wyklucza. Pamiętaj, że aby się odrodzić jako artysta, musisz dać sobie prawo, by być artystą złym. Pamiętaj, że aby odrodzić się jako artysta, musisz dać sobie prawo, by być artystą złym. Czy ty wiesz. O to jest. Słuchajcie, tego, to jest takie mocne. Pamiętam to 10 lat temu, jak to mną trząpło. Czą, czą, Wymyślam sobie słowo, bo nie wiem, jakie jest prawdziwe. Czy ty, artyzm, od razu u mnie tutaj na poczekaniu? Ja jestem e, neologiem, ktoś mi ostatnio powiedział: Klaudia, że jestem neologiem. E, czy ty wiesz, ile ja będę mieć lat, zanim nauczę się grać na fortepianie? Wiem tyle samo, co wtedy, kiedy się nie nauczysz. Boom. Czasem myślimy, a wiesz, o ile ja będę mieć lat zanim to, zanim tamto, zanim... Tyle samo, jak, jak tego nie zrobisz. Tyle samo, nic się nie zmieni tutaj. Więc może spróbuj. Skąd wiesz? A może cię zaskoczek złapie? Ja? Nie wiesz. Później mamy wróg wewnętrzny. Znacie takiego wroga wewnętrznego? My to czasem nazywamy fazulką u mnie na kursie i tutaj u nas. Fazulka, taki wiecie, taki jazgotka taka. I jazgotek u Panów naszych. Jeśli pozostajemy zablokowani w jakiejś dziedzinie życia, dzieje się tak najczęściej dlatego, że wydaje nam się to bezpieczne, bezpieczniejsze. O tym wczoraj też rozmawialiśmy a propos odkrywania i piwnicy, że czasem jesteśmy w miejscu, w którym wiemy, że to nie jest nasz dom, że jest ciemno, brudno, śmierdzi, ale po prostu znamy każdy kąt od podszewki. I wybieramy tam być, bo wiemy, że jak się wyprowadzimy, to wchodzimy do miejsca, które po prostu jest nam obce, nieznane, wszystko jest nowe, nie ma ani jednego mebla. Więc często wybieramy e, rzeczy, które wydają nam się bezpieczniejsze. Może nie jesteśmy szczęśliwi, ale przynajmniej wiemy, jacy jesteśmy. Dwukropek. Jesteśmy nieszczęśliwi. Czasem nie wiedza tego, co jest... Jest pozostawiana, jakby to, to, co nowe, jest pozostawiane w imię tego, co znajome. Choćby to, co znajome było, jestem nieszczęśliwy. To dla nas to jest bardziej znajome niż szczęście po drugiej stronie, którego nie znamy. Fascynujące. Rzadko jest to świadoma decyzja, więc nie denerwujmy się na siebie. Podświadoma, jest to raczej podświadoma reakcja na utrwalone uprzedzenia. W tym tygodniu Zajmiemy się odkrywaniem i odrzucaniem tych uprzedzeń. I to jest, kochani, główne nasze zadanie, jakby w tym rozdziale. Będziemy patrzeć na nasze negatywne przekonania na temat siebie, na temat kreatywności, na temat tego, co to znaczy dla nas być artystą. Będziemy patrzeć, jakie mamy takie negatywne chochliki. Część z nich ja wymieniłam, dlatego o tym mówiłam. A na początku, tak zaczęliśmy, bo chciałam nam załatwić kilka takich mocnych jazgotów, <laughs> ale będziemy patrzeć na takie osobiste w nas. Wiecie naprawdę, jakie są przekonania w nas, które sprawiają, że, no, że my nie chcemy iść dalej albo że w ogóle nigdy się nie wybraliśmy w przestrzeń kreatywności, albo że nawet teraz chcemy się wycofać, albo nie myślimy, że w ogóle to ma sens. I ona tu podaje takie przykłady. Oto lista często spotykanych uprzedzeń. I słuchajcie tego, kochani, i czujcie, czy rezonuje to z wami, czy nie. Wszyscy mnie znienawidzą. Skrzywdzę przyjaciół i rodzinę. A nie, to przepraszam. Nie mogę stać się twórczym, płodnym, odnoszącym sukcesy artystą, ponieważ wszyscy mnie znienawidzą. Skrzywdzę przyjaciół i rodzinę. Zwariuję, porzucę przyjaciół i rodzinę. Nie znam ortografii. Nie mam wystarczająco dobrych pomysłów. Zdenerwuję matkę, Zdenerwują ojca, będę skazana na samotność. Odkryję, że jestem homo, odkryję, że jestem hetero. Nagle stanę się hetero, jest, jeśli nie jestem homo. Nie zorganizuję się, zrobię kiepskie rzeczy, wyjdę na idiotę, będę się ciągle złościć, nigdy nie zarobię prawdziwych pieniędzy. Popadnę w autodestrukcję, wykończę mnie picie, narkotyki, seks. Dostanę raka, AIDS, zawału, kochanek mnie zostawi, kochanka mnie zostawi, umrę, będę mieć wyrzuty sumienia, bo nie zasługuję na sukces. Noszę w sobie tylko jedno wartościowe dzieło. Jest za późno. Jeśli do tej pory nie zaistniałem jako artysta, to już nigdy mi się nie uda. To jest taka lista u Julii. Ale ja mam jeszcze jedną książkę, o której porozmawiamy sobie w ogóle zakaz. Jesteśmy na diecie książek, kochani, podczas tego procesu, ale jest to dobra książka bardzo. Wielka magia. Opowiem wam o niej nieraz. Ona mi bardzo pomogła w twórczości. I o yy, Elizabeth wypisuje swoją listę tutaj czego się boimy. Więc czytamy dalej, kochani. Boisz się, że nie masz żadnego talentu? Boisz się, że zostaniesz odrzucony, skrytykowany, wyśmiany, niezrozumiany lub co najgorsze, zignorowany. Boisz się, że nie ma zapotrzebowania na Twoją formę kreatywności, dlatego nie warto się tym zajmować. Boisz się, że ktoś inny już zrobił to lepiej. Boisz się, że wszyscy już zrobili to lepiej. Boisz się, że ktoś ukradnie Twoje pomysły, dlatego lepiej na zawsze zachować je w ukryciu. Boisz się, że nie zostaniesz potraktowany poważnie. Boisz się, że Twoja praca nie jest dostatecznie ważna pod względem politycznym, emocjonalnym, artystycznym, by zmienić czyje życie. Boisz się, że Twoje marzenia są żenujące. Boisz się, że któregoś dnia uznasz swoje twórcze przedsięwzięcia za ogromną stratę czasu, wysiłku i pieniędzy. Boisz się, że brakuje ci dyscypliny. Boisz się, że nie masz odpowiedniego miejsca do pracy, swobody finansowej lub wolnego czasu, który mógłby poświęcić na rozwijanie swoich nowatorskich pomysłów lub ich analizę. Boisz się, że nie masz odpowiedniego przeszkolenia lub wykształcenia. Boisz się, że jesteś za gruby. Nie wiem, co to ma wspólnego z kreatywnością, ale się przekonałam, że większość z nas uważa się za zbyt grubych, więc umieścimy to na tej liście lęków. Boisz się, że zostaniesz odebrany jako chałturnik, głupiec, dylentant lub narcyz. Boisz się, że zdenerwujesz rodzinę tym, co być może ujawnisz. Boisz się, co powiedzą koledzy, współpracownicy, jeśli głośno wyrazisz osobiste prawdy o sobie. Boisz się, że uwolnisz swoje głęboko ukryte demony, a naprawdę nie chcesz mieć z nimi kontaktu. Boisz się, że najlepsze dzieła masz już za sobą. Boisz się, że nigdy nie stworzyłeś niczego naprawdę dobrego, boisz się, że za długo zaniedbywałeś swoją kreatywność i teraz już nie zdołasz jej odzyskać. Boisz się, że jesteś za stary, żeby zacząć, boisz się, że jesteś za młody, żeby zacząć, boisz się, bo raz coś ci dobrze poszło w życiu, więc oczywiście już nic więcej nie może się udać, boisz się, bo nigdy nic nie poszło ci dobrze w życiu, więc po co w ogóle próbować? Boisz się, że będziesz artystą jednego przeboju? Boisz się, że nigdy nie stworzysz żadnego przeboju? Posłuchaj. Nie zamierzam tracić całego dnia na wymienianie wszystkich możliwych obaw. Taka lista i tak nie ma końca. A przy tym może każdego zdołować, dlatego podsumuję ją teraz następująco: Strach się bać. Wszystko jest takie cholernie przerażające. Teraz, kochani, ręka w górę, kto miał takie myśli jak w tych książkach dwóch, żebyśmy wszyscy zobaczyli, a jest nas dwa tysiące osób, że jesteśmy w tym razem. I że to jest po prostu jeden wielki glut, nie mój, nie twój, tylko kolektywny. Prezencik na planecie Ziemia kolektywny glut, który nam zablokował naszą kreatywność. Ręka w górę, kto tak miał? Ja, ja do dziś czasem tak mam. Ja się ledwo nie popłakałam, czytając to. Widzę, że co, się płakać. Co? Wiecie, kochani, to te lęki są w odniesieniu do kreatywności, do otwierania firm, do wyjechania e, gdzieś w podróże, do. E, do wyjścia z relacji, wejścia w relację, bycia mamą, bycia tatą, otworzenie firmy, pracowanie dla kogoś, schudnięcia, wyjścia z choroby. My na jesteś cudem, robimy podobne ćwiczenia, gdzie robimy tą całą piwnicę i za każdym razem płaczemy, bo widzimy, jak naprawdę jesteśmy wszyscy w tym razem i jak to przekonanie, że tylko ja tak mam, sprawia, że naprawdę my się zamykamy i nie próbujemy, a my naprawdę jesteśmy w tym razem. Więc teraz nasza praca domowa, ten rozdział pierwszy polega właśnie na budowaniu tego bezpieczeństwa dla naszego wewnętrznego dziecka. I budowanie tego bezpieczeństwa dla tego wewnętrznego, kreatywnego dziecka polega po pierwsze na Rozpoznaniu naszych własnych przekonań. Więc chcemy, i w książce ona o tym w szczegółach pisze, więc sobie każdy z nas przeczyta, zajrzy tam głębiej i prace domowe nas tam poprowadzą. Ale chcemy pomyśleć o tym, o czym tutaj mówiliśmy i chcemy się zastanowić, jakie są takie główne, wiecie, główne gluty, które nas powstrzymują. Czy jest jeden z tych lęków, jedna rzecz albo dwie, Albo trzy, a może wszystkie naraz, które sprawiają, że my albo się chowamy i nie próbujemy, albo próbowaliśmy, ale się zniechęcamy, albo próbujemy, ale chcemy, chcemy przestać, bo nie wierzymy, że jest sens. Jakie są takie główne rzeczy, które u Was się pojawiają? Co najbardziej, tak wiecie, zadzwoniło w Waszym sercu? Um. Więc, więc, to jest pierwsza część jakby tego rozdziału, tak? Najpierw odkrywamy to, co negatywne, to, co nas przykrywa, a później chcemy zastąpić to pozytywnym. Więc, Julia opowiada o tym, jak wyciągamy takiego gluta, wyciągamy to, co negatywne, i zamieniamy to na pozytywną afirmację. Więc ten tydzień jest też takim tygodniem, gdzie budujemy pozytywne afirmacje. I tutaj jest tak, podkreśliłam sobie kilka takich, wiecie, ważnych rzeczy, tak? Żadna z tych negatywnych klisz nie musi być prawdziwa. Przejęliśmy je od rodziców, religii, kultury, z której żyjemy i od naszych zlęknionych znajomych. Każde z nich odzwierciedla nasze wyobrażenie o tym, co to znaczy być artystą. Ty, jest, ty nie jesteś tym pakiem, świrem, samolubem, pajacem czy melagomanem dla, tylko dlatego, że żywisz, że żywisz o sobie takie fałszywe mniemanie. Jesteś jedynie przestraszony. Przyczyną lęku są uprzedzenia. Uprzedzenia te osobiste i te pokotujące w kulturze zawsze uderzają w czułe miejsca. Podważają twoją seksualność, szansę na miłość, inteligencję, atakują wszędzie tam, gdzie wyczuwa, wyczuwają jakąś słabość. Poniżej wyszczególniam szereg typowych negatywnych klisz, a obok nich podaję pozytywne odpowiedniki. Więc to jest tak, że jest negatywne i pozytywne, tak? Więc patrzymy na przykład. w ogóle co my myślimy na temat artystów. Artyści są. Ja na tu podaje wiecznie pijani, stuknięci, bez grosza, nieodpowiedzialni, nieużyci, rozwięźni, przeklęci, nieszczęśliwi, artystami od urodzenia. I jak to można zamienić na pozytywne? Artyści mogą być trzeźwi, normalni, wypłacalni, odpowiedzialni, przyjaźni dla otoczenia, wierni, zbawieni, szczęśliwi, artystami odkrytymi i odrodzonymi. Ja jestem artystą odkrytym i odrodzonym, który cały czas się odkrywa. Więc chcemy popatrzeć, kochani, na to, co negatywne nas przekrywa i blokuje, i to będzie wychodzić nam, wiecie, w tych porannych stronach to będzie cały czas nam wychodzić. No i później. To jest nasz taki wewnętrzny wróg, a teraz my chcemy znaleźć wewnętrznego sprzymierzeńca. My potrzebujemy go wykrzesać tutaj stąd. I też mamy siebie nawzajem, więc my jesteśmy tutaj takimi zewnętrznymi sprzymierzeńcami, tutaj jeden drugiemu, ale potrzebujemy siebie. To jest to, co u nas na kursie i u nas tutaj w naszej społeczności nazywa się latarką miłości, tak? My chcemy z tym światłem, kochani, tam przyjść i poświecić. Więc wewnętrzny sprzymierzeniec, obronne afirmacje. Więc ona tutaj opowiada na przykład, gdy Pol zaczął pisać, o, bo tutaj jest dużo przykładów innych ludzi. Gdy Pol zaczął pisać na przykład afirmacje, takie pozytywne na swój temat, bo czasem jest tak, że, a ja nie wiem, jakie są negatywne rzeczy na mój temat, ja nie wiem, co ja negatywnego na swój temat myślę, bo czasem, wiecie, umysł jest tak zblokowany, że nam nie powie. Yy. Natomiast często sposobem jest to, napisz o sobie coś pozytywnego i czuj reakcję. I często jest tak, że zaczynamy pisać coś pozytywnego na swój temat, i wtedy przychodzi Fazula i mówi: Ty, a co ty w ogóle cię powaliło? Gdzie ty takie rzeczy na swój temat piszesz? Więc ona tu daje taki przykład, właśnie. Gdy Paul zaczął pisać afirmacje, wstrząsnęła nim erupcja wulkanu Obelk. Pisał: Ja, Paul, jestem genialnym, płodnym pisarzem. A z głębi jego nieświadomości wylał się potok zniewak i wątpliwości. Brzmiały one przerażające, konkretnie i dziwnie swojsko. Sam się oszukujesz, głupiec, bez talencie, dylentant, jesteś śmieszny. Skąd wzięło się to przekonanie? Kto mu powiedział coś takiego? Kiedy? Pol wyruszył w podróż w czasie poszukiwania winowajcy i ku swojemu zażenowaniu szybko go odnalazł. Więc... Ona też tam daje takie prace domowe, gdzie my wracamy, taka podróż w czasie, ona to nazywa, wracamy, szukamy takich swoich oprawców, a czasem my będziemy swoimi oprawcami, czasem to będzie, wiecie, pani z Polskiego, czasem to będzie ktoś z domu, czasem to będzie, nie wiem, ktoś z piaskownicy. Więc. Yy... Pierwsza część tego rozdziału, tak, to jest szukanie tych negatywnych przekonań. Druga część tego rozdziału, jakby to jest zamienianie tego na pozytywne afirmacje. I ona tutaj daje kilka pozytywnych, takich twórczych afirmacji, ale my chcemy pracować i szukać swoich. Więc to są takie przykłady, które ona daje. Jestem przekaźnikiem boskiej energii twórczej, a mój wysiłek obraca się na dobre. Moje marzenia pochodzą od Stwórcy, i Stwórca ma moc, by je urzeczywistnić. Gdy będę, będę tworzyć i nasłuchiwać, znajdę przewodnika. Moja kreatywność uzdrawia mnie i innych. Wolno mi pielęgnować wewnętrznego artystę. Moja kreatywność rozkwitnie dzięki korzystaniu z kilku prostych narzędzi. Używając swojej kreatywności, służę Stwórcy. Moja kreatywność zawsze prowadzi mnie w stronę prawdy i miłości. Moja kreatywność prowadzi mnie do przebaczenia innym i sobie. I jak ja czytam to kochani, to czujcie w ciele, co czujecie. Czy jest to dla Was takie o oh, je, yeah, czy może no way w ogóle? Po prostu czujmy, co my w ogóle uważamy na temat, jak my reagujemy na pozytywne afirmacje. Wsłuchując się w głos wewnętrznego twórcy, otrzymuję wsparcie. Wsłuchując się w swoją kreatywność, odnajduję drogę. Jestem gotów tworzyć. Jestem gotów pozwolić sobie tworzyć. Jestem gotów pozwolić twórcy tworzyć przeze mnie. Jestem gotów być pomocnym poprzez swoją twórczość. Jestem gotów doświadczać własnej energii twórczej. Jestem gotów używać swoich twórczych zdolności. I to są, wiecie, zaraz. I teraz tutaj jest tak: przygotuj teraz własną listę obelg. Czyli tych takich wiecie negatywnych rzeczy mają wielkie znaczenie dla twojego twórczego odrodzenia. Każda z nich trzyma cię w niewoli. Każdą z nich trzeba więc unieszkodliwić. Więc my chcemy popatrzeć, jakie są negatywne te przekonania i jakie pozytywne afirmacje możemy użyć, afirmacje twórcze. Teraz chciałabym coś trochę powiedzieć na temat afirmacji, kochani. Różne rzeczy są e, mówione na temat afirmacji. Są ludzie, którzy je kochają, są ludzie, których, którzy, którzy ich nie trawią. Ja miałam całą swoją przygodę z afirmacjami i, i znów to jest znowu tutaj jest jedna zasada, która jest najważniejsza: wsłuchanie się w siebie, kochani. Ja, jak wiecie, teraz jestem osobą, która jest dość ciepła, słodka, cukierkowa, niejedna, tak się na mnie przezywa. Nie byłam taką osobą zawsze. Choć na zewnątrz mogłam taką się wydawać, ale naprawdę taką nie byłam, a na pewno nie w stosunku do siebie. I ja pamiętam, jak w tym samym ośrodku, w którym się tam leczyłam, na problemy z żołądkiem w Teksasie w Stanach, jak już też nieraz tą historię opowiadałam, ale ona będzie adekwatna do tego ćwiczenia z afirmacjami. I ja pamiętam, jak wracałam wtedy z tego miejsca. I to było takie, wiecie, piękne miejsce, w którym ja pierwszy raz w życiu w ogóle odpoczęłam tak naprawdę pierwszy raz w życiu. Trzy tygodnie tam siedziałam. I najpierw w to nie wierzyłam, wątpiłam się, wkurzałam, a później a później jakby poszłam w to i, i, i się przekonałam i to bardzo mnie zmieniło, bardzo mi pomogło. I wracając do Nowego Jorku, bałam się po prostu, że ja to wszystko zapomnę. Bałam się, że ja wyląduję w Nowym Jorku i to wszystko wróci, wiecie, do, do tego, jak kiedyś było i to mnie przerażało. I tam był taki mały sklepik i ja poszłam do ludzi i mówię, słuchajcie, jak ja mogę, jak ja mogę tego nie zapomnieć? I, i pewnie dlatego jestem przypominajką w ogóle. I właśnie ktoś mi tam powiedział kup sobie książkę Louise Hey. Możesz uzdrowić swoje życie. To też jest dobra książka, ale na razie nie będziemy robić kochani. I i, no i ja kupiłam sobie tą książkę, nie zastanawiając się, wsiadłam w samolot i czytałam tą książkę. I wielu ludzi w ogóle zaczyna podróż od tej książki. Tak naprawdę ja właśnie od tej książki zaczęłam i je dwie na raz robiłam. I w sumie na tym moim pierwszym blogu, 9 lat temu, te dwie książki naraz jakby tam robiłam z ludźmi. Więc yy, ja czytam tą książkę. I ta książka jest tak słodka, kochani, że ja to się chowam w ogóle, nie? No, tak słodka, po prostu wszystko jest tam piękne, różowe, kolorowe, po prostu miłość, wszystko. Nasze rachunki są kochane, nasi rodzice, nawet ci, co nas biją, są kochani. Wszystko jest w idealnej perfekcji. Ja to czytam i ja mnie trzęsie w tym samolocie, po prostu trzęsie. Ja po prostu resztkami sił po prostu siedzę tam i nie chwytam właśnie za jakieś wino, wiecie, żeby po prostu co ona za bzdury gada, ten babsztyl. Dlatego często tak ludzie na mój, na mój widok i na moje filmy reagują. Ja to kumam, ja to kumam, bo ja tak miałam też. Ja wiem, ty, ona w życiu nic nie doświadczyła. Jakie w ogóle jakieś tam kolory różowe tęcze i, i jeszcze coś. Ona w ogóle nie wie, o co kaman w życiu. No i dopiero na koniec tej książki ona opisuje swoją historię. I... I ona opisuje tą swoją historię. I to jest, to jest taki niesamowity fenomen, bo jej historia była bardzo trudna. I mój umysł odebrał tą jej historię. Wiecie, jak to. Jak ja byłam w takim mocnym syndromie ofiary, że ja się lubiłam jeszcze. Znaczy, ja nie wiedziałam tego, ale ja się targowałam na cierpienie. Ja cierpiałam najbardziej. Ty może cierpisz, ale ja i tak cierpię bardziej. I z jakiegoś powodu coś takiego się stało, że jej ta, ta historia była tak trudna, że mój umysł odebrał ją, jako że ona miała gorzej. I to mnie zatrzymało, to mnie wybiło z tego mojego schematu, z tej mojej niewiary, z tego mojego oporu, że ona miała gorzej i ona jest taka szczęśliwa. Ona tak pisze, ona tak się wysławia, ona tak myśli o sobie, ona tak myśli o życiu, a ona zaczęła stąd i dotarła tu i to dosłownie te 10 lat temu to była decyzja, którą ja podjęłam w tym samolocie. To był krótki lot i to była krótka książka, że ja powiedziałam, OK, to, ja, to to jest możliwe. Nawet dla takich jak ja to jest możliwe, bo ona była, ona miała gorzej i jej się udało, to mi pewnie też się uda. I jak mi się uda, ja wtedy w samolocie sobie to obiecałam, jak mi się uda, to ja nie wiem jak, ale ja opowiem innym o tym. Pokażę im, że też się uda. Kto by pomyślał, że 10 lat później będziemy tu siedzieć razem i o tym rozmawiać? I ja wylądowałam, przeczytałam tą książkę i kupiłam afirmację Louise Hay nagrane. Ona miała piękny głos, a taka muzyka była. Ja tych afirmacji jeździłam do szkoły, wtedy jeszcze dużo pracowałam, jeździłam do szkoły i codziennie ich słuchałam. Po prostu ja wstawałam rano, ja włączałam te afirmacje. Ja, to, to był mój nowy, już było koniec uciekania od siebie. To był mój nowy po prostu. To był mój język, którego się uczyłam. Ja to dosłownie tak jak się, jak się uczyłam angielskiego w Ameryce, to nagle uczyłam się luiskiego. <grych> uczyłam się języka Louise Hay. Jeździłam z nim do szkoły, słuchałam jej na słuchawkach w wolnych chwilach, po prostu między jedną lekcją a drugą. Były dni, gdzie mnie to ukajało. Były dni, gdzie czułam, że ja ten język znam. Że ja z nim przyszłam tutaj, że to jest prawda, która jest we mnie, tylko ja ją zapomniałam. Były dni, gdzie mnie to tak wkurwiało, że myślałam, że rozwalę po prostu telefon i wszystko, kochani. Po prostu to była katastrofa. Były trudne dni, gdzie wstawałam i nic mi się nie chciało, i życie było do dupy i włączałam to, a ona tam uśmiechnięta z taką wesołą muzyką i mówiła, że tam nie wiem, wszechświat mnie kocha, i ja naprawdę do niej mówiłam, o oh, fuck off, Louise. Nie dzisiaj, i wyłączałam to, bo nie mogłem po prostu jej ścier je ścierpieć. Co zresztą ludzie często mają ze mną? Mówią, że są dni, kiedy po prostu przy mnie prasują, zasypiają, gotują. Są dni, kiedy wchodzą, widzą moją uśmiechniętą pacynę i mówią, Ty weź spada, stępnica. pnicka. Unfollow. <grym> Niejedna osoba, która mnie kiedyś bardzo lubiła, mówi, że po prostu jak jeszcze raz spojrzę i ty mi powiesz, że jestem cudem do odkrycia, odkrywamy, nie naprawiamy, to po prostu szkoda mojego telefonu. Zablok ono, I jeszcze tak mi piszą. Nie tylko cię przestałam śledzić i falować cię zablokowałam jeszcze, żebyś mi nie wyskakiwała. <grywki> I to też jest okej. Okay. Ja to wszystko kumam, bo ja nieraz po prostu wyrzuciłam i po prostu przez okno. Więc ona mnie doprowadzała do szału, do szału. Jak tam wstałam niewyspana, wyspana piach w oczach, po prostu trzy godziny snu w ogóle obżarta, obiedzona, próbująca do jakieś pisanie stron poranych. w ogóle jakieś szukam artysty, w ogóle tam i tam pierdzieli, w ogóle długi na koncie, na mi pierdzieli, kochaj swoje rachunki, kochaj swoje rachunki, ty weź spadaj, kochaj swoje rachunki, <grymne> więc wiecie kochani, afirmacje. <grymne> Czy to działa? Czy jest sens robić afirmacje, kiedy ja ich nie czuję, kiedy ja w nie, nie wierzę? To jest częste, takie, częste pytanie. I ja powiem tak, jest sens, bo ja nie wierzyłam w to, co Luis mówiła. Znaczy, ja jej, wiecie, dlaczego ja jej wierzyłam? Bo ona dotknęła, bo właśnie jej historia. Była podobna do mojej i jej się udało. I o tam ja w to wierzyłam. Ja nie czułam tych słów, jak mówiłam. Ja, ja czasem ją tak przedrzeźniałam, wiecie, ja później też tą płytę na pamięć znałam. Teraz już jej nie pamiętam, ale tak to ją znałam na pamięć latami. Ale ja nie czułam tego, wiecie, kocham siebie, nie, no w ogóle kocham siebie, mam w dupie siebie, raczej ja nie kocham siebie. Ale ja słuchałam, ja się uczyłam tego języka. Wiecie, jak ja się uczyłam angielskiego, to też go nie znałam. I też go nie rozumiałam i nie umiałam go używać. Ale dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu się nauczyłam. I dzisiaj czasem lepiej nim mówię niż po polsku. Więc tak samo jest z tym językiem miłości. Ja, ja po prostu go wchłaniałam. Wchłaniała go moja podświadomość i powoli rozpuszczała coś we mnie. A to nie były tylko puste słowa, tylko to była cała jej historia. Ona dała mi jakieś... A źdźbło nadziei, ona dała mi promyk nadziei. I ja sobie obiecałam wtedy w tym samolocie, że jeżeli ja z tego wyjdę, to ja będę, ta, ja będę robiła to samo. Ja bym chciała być dla kogoś kiedyś, a, nie wiem jak, kimś takim. Wiecie, to jeszcze były czasy, kiedy smartfonów nie było i w ogóle nie było Facebooka, Instagrama, więc kto by pomyślał, że to się w ogóle uda, nie? Że ja dziś mogę być taką na namiasteczką malutką tego, co, co, co ona mi dała. Więc druga rzecz, druga strona afirmacji. Czasem jest tak, że ściana jest gruba, że właśnie jest taki moment, że słyszymy taką kolorową, różową afirmację i mamy odruch wymiotny. I ja wtedy bym złapała się czegoś, czego się nauczyłam od Gabi Bernstein najbardziej. I to jest. To jest kobieta, która napisała 7 książek, która pomaga ludziom, która ma swoje medytacje, afirmacje, książki, wykłady, warsztaty, która jest bardzo szczera w swojej drodze, i która miała ostatnio bardzo ciężki okres, bo miała tą e, depresję poporodową. I mimo, że sama pomaga ludziom 15 lat, 7 książek napisała, nie mogła, nie mogła sobie z tym poradzić. I nic nie działało, mówi. Próbowała jej swoich medytacji, i oddychania, i EFT, i wszystko, i terapii, nic nie działało. Pierwsza rzecz, zrobiła wielki krok, którego się nigdy nie spodziewała. Poszła na leki, na chwilę. A druga rzecz to powiedziała, że potrzebowała afirmacji, ale kiedyś ona miała mnóstwo afirmacji. Ona ma karty z afirmacjami, które sprzedaje, wiecie. I to są takie afirmacje, właśnie na miarę Gabi i Louis Hay. Ale ona mówi, że ona nie mogła w ogóle poczuć tych afirmacji, że coś, co jej się stało, ta ściana była tak gruba, że ona nie mogła po prostu, one, one nie mogły jej ani utulić, ani do niej dotrzeć. Więc ona się łapała coś, czegoś, co my nazwaliśmy u nas na naszych różnych projektach, wspinaczką po drabinie myśli. Więc ona brała najgorszą myśl, którą ma w sobie, i trochę na tym polega ćwiczenie naszej, naszej, naszego rozdziału. Więc ona brała tą myśl, która ciągnęła ją w dół, tą ciemną, czarną myśl. I ona chwytała się o szczebel wyżej, czyli nie chwytała się jak, jak ona nie chciała żyć, a nie chciała żyć. To nie chwytała się od razu, życie jest piękne i idealne, tak? tak by pocisnęła Louise Hay i ona sama, kiedyś, ale ona nie mogła się tego chwycić, to było tak wysoko, że ona nie mogła się tego chwycić, a tamy ściągają ją tak mocno, nie chce żyć, nie chce tu być, nie chce istnieć, chce zniknąć, a tak, życie jest piękne, kocham tu być, wszystko jest w idealnej perfekcji, za daleko, więc ona chwytała się pierwszego szczebla. Zostanę na jeszcze jeden dzień. Albo zostanę. Albo jedna z takich pięknych afirmacji od pani Marzeny Barszcz. Chcę inaczej. Jeszcze nie wiem, co to znaczy inaczej, ale chcę inaczej. Tak. Mini krok, mikrokrok. Coś, co pomoże nam się chwycić, coś, co pomoże nam zostać. Czasem, jak jesteśmy w stanie wchłaniać, życie jest idealne, jestem cudem, jesteśmy światłem stąpającym po ziemi, kochajmy swoje rachunki, jestem idealnym artystą, cudownie. Jak ktoś nie jest w stanie dać sobie dzisiaj takiej afirmacji, to jest ok. To daj sobie tyle, ile możesz dać, ale zostań. Ok? Bo ja w swoim życiu miałam różne momenty. Miałam momenty takie, gdzie karmiłam siebie, jestem cudem, jestem miłością, kocham siebie, kocham siebie zawsze. A były momenty, nawet w dalszych okresach mojego rozwoju, trzy lata temu, niedawno, gdzie ja potrzebowałam... OK, zostanę jeszcze trochę, nie uciekam, nie zwiewam. Czasem chwycisz się szczebla, czasem pofruniesz po prostu na inną planetę, tak, swojego rozwoju. Jest OK, każdy i to jest to w tym ćwiczeniu, o, patrzymy na siebie, patrzymy na moment, w którym jesteśmy, patrzymy na dzień, patrzymy na chwilę, jak się czujemy. Czasem będziemy karmić się taką dużą, soczystą, miękką, świetlistą afirmacją, a czasem po prostu to będzie krok do przodu. Jedno i drugie jest tak samo wartościowe, bo jedno i drugie prowadzi nas w stronę życia, kochani, i rozwija nas. Tak? Ok. Kapisz? Kapisz. Więc to jest to. I... No i tu już mamy zadania. Zadań nie będę czytać, bo i tak już jesteśmy długo tutaj, mi się wydaje. Natomiast przeczytam Wam jeszcze dwie rzeczy, kochani. Książka. Ma... Zakaz kupowania książek, OK? Ale yy, mów własnym głosem. Książka Reginy Bred. Super, polecam oczywiście. Ale na razie jesteśmy na diecie. To zawsze ten... Yy, 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 o jest jak on się nazywa? Steven Pressfield właśnie mówi. Na diecie. Nie można wszystkiego naraz, nie? Na dietę książkową. Jest to fajna książka. Ona w ogóle napisała książkę Jesteś cudem, więc Regina Brett i ja naprawdę może kiedyś ją poznam, bo je, naprawdę rezonuje ze mną. A nie znałam jej wcześniej, w Polsce się o niej dowiedziałam. I to jest książka. W sumie nawet nie wiem o czym, bo nie przeczytałam całej. Natomiast na samym początku, w lekcji pierwszej, ona tutaj opisuje, dlaczego ona pisze. I ona, I ona opisuje, dlaczego ona pisze, jakie są powody, dla których ona pisze. I ja bym chciała, żebyśmy posłuchali tych powodów i myśleli o swojej kreatywności, dlaczego, o swoim dlaczego, dlaczego warto się stawić do tego projektu, dlaczego warto pisać nasze poranne strony, dlaczego warto myśleć o kolejnych projektach, piekarniach, księgarniach, firmach, a... Rodzicielstwie, partnerstwie, podróżach, fotografiach, cokolwiek, piosenkach, cokolwiek przyszliśmy tutaj robić, ok? Więc myślmy o sobie, kochani, słuchajmy tego, co ona mówi, szukajmy siebie w tym. Oto moja lista. Może odnajdziesz w niej coś dla siebie. Dlaczego ona pisze? Żeby sławić Boga i karmić słowem jego owce. Żeby pozwolić mojej duszy uwielbiać Pana, żeby bronić radości, żeby mówić za tych, którym odebrano głos, żeby pokazać światu kogoś niepozornego, kogo mógł przeoczyć, żeby rozśmieszać czytelników i poprawiać im humor, żeby pocieszać niepocieszonych i niepokoić zbyt spokojnych, żeby uświadomić ludziom, że nie są sami żeby uciszyć krytyków w swojej głowie żeby ukoić swoje serce żeby ukoić swoje serce żeby inspirować żeby kwestionować żeby ocierać łzy żeby doprowadzać do łez żeby wyrzucić z siebie to o czym wstyd każe mi milczeć żeby uleczyć swoje rany żeby wiedzieć żeby zapomnieć o tym co wiem żeby podzielić się wszystkim czego doświadczyłam w życiu. Żeby moja prawda nie umarła z zaniedbania. Żeby nawiązywać kontakty, żeby żyć dwa razy. Żeby zabierać ludzi w miejsca, w które wcale nie chcą iść i których nigdy nie zapomną. Żeby dać głos całemu pięknu i całej brzydocie świata, żeby przypomnieć innym, że ze względu na wszystko życie jest darem żeby zmieniać świat, żeby dawać świadectwo, żeby ująć się za biednymi, słabymi, cichymi, chorymi, niepozornymi, samotnymi, żeby żyć wiecznie. Powiedzcie, kochani, czy to nie piękne? I ostatnia rzecz. I już kończymy na dziś. Krótki tekst, napisany przez Elizabeth Gilbert. Tą kobietę, która napisała jedz mu się i kochaj, i wielką magię. Nieraz będziemy wspominać te książki. I ten tekst ona napisała, jak pandemia się zaczęła, te miesiące temu. Wkleiła takie zdjęcie u siebie na Instagram, właśnie pamiętników, takich swoich piszu-piszu. Wkleiła to zdjęcie i, i napisała ten krótki tekst. I ja go tak bardzo luźno przetłumaczyłam, kochani, z jej Instagrama. I pamiętam, że wtedy, wiecie, to był taki moment, gdzie my naprawdę nikt nie wiedział, co się dzieje, co z nami będzie, jak długo to potrwa i co robić. I nawet ja w swojej twórczości i w swojej pracy nie wiedziałam, co robić. Mówić o tym, czy w ogóle nie mówić, mówić o czymś innym, właśnie, przyjść z wesołymi afirmacjami, czy medytować z ludźmi, czy... i próbowałam wszystkiego po trochu, bo, bo nie wiedziałam, ale wiedziałam, że, że dalej mam robić swoje, że dalej kreować. I wtedy weszłam właśnie na Instagram, i wszędzie po prostu były różne posty na temat. Wiecie, takich jednak dużo lęku było. I jakoś wyskoczyła mi Elizabeth. Ona już tyle razy mnie uratowała, wiecie, z czeluści. I to jest jej post z tamtego dnia: ciągła, twórcza reakcja. Po angielsku lepiej to brzmi trochę. Constant Creative Response. Świat się zmienia. Ziemia znów zatrzęsła się pod naszymi stopami. Panuje niepewność, nic nie jest obiecane na jutro. Co mamy robić? Pamiętam, co powiedział mi wiele lat temu wspaniały nauczyciel: ciągła, twórcza reakcja: twórz, 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 twórz. Nie przestanę. To jest zdjęcie zaledwie kilku moich dzienników z, osta z ostatnich kilku lat. To są strony, które stworzyłam, kiedy byłam w szpitalnych poczekalniach, w domach pogrzebowych, w środku nocy w rozpaczy, w samolotach z dala od domu, kiedy opiekowałam się złamanym sercem, kiedy byłam przerażona, zmęczona, zła, w żałobie. Ciągła, twórcza reakcja. W ten sposób utrzymujesz taniec życia. W ten sposób nie pozwalasz, by oszołomienie zagościło w twoich kościach. Kreatywność to ruch, a ruch jest sposobem, w jaki zastępujemy rozpacz, radykalnym, silnym zaangażowaniem w życie, na takich warunkach, jakie życie nam funduje. Twórz, twórz, twórz. Karm swoją ciągłą, kreatywną odpowiedź na świat taki, jaki jest, ponieważ to jedyny świat, jaki mamy świat, który jest. Zatańczmy z nim. A jeśli wszystko inne zawiedzie, weź kilka kolorowych ołówków i narysuj coś przez łzy, tak jak ja. Zrób coś, uszej, upiecz, napisz, zaśpiewaj, choćby skromnie. Połóż swój odcisk dłoni na ścianie jaskini życia, aby udowodnić, że nadal tu jesteśmy. Do cholery, my nadal tu jesteśmy. Kochani, przed nami pierwszy tydzień oficjalnie rozpoczęty. Cud artysta. Stawiacie się? Dajcie znaka w komentarzach. Dziękuję. Kończymy powoli na dziś. Łączmy się ze sobą na tych social media. Używajmy tego, kochani, te, tego, że mamy siebie, bo umysł będzie chciał uciekać, ok? Widzę, że się stawiacie. Przed nami będę starała się przygotować na, na każde, wiecie, na każdy live, jakoś. Ja kocham kreatywność. Um, no, uratowała mi życie. Często pytacie mnie o to, które książki i co mi pomogło najbardziej w mojej podróży. No, kreatywność, powiem Wam, kochani, czego się absolutnie oczywiście nie spodziewałam. A jeszcze Wam powiem, kochani, na koniec, bo tu leży tu, tyle książek. Dostałam dzisiaj książkę Kasi Nosowskiej, pocztą przyszła, powrót z bambuko. Na razie jesteśmy na diecie. Można kupować, ale na razie nie czytać, na spokojnie. Kasia była mnie kiedyś na, na kursie, wniosła bardzo dużo w moje życie i powiem Wam, że wzruszyłam się dzisiaj, bo znalazłam tutaj cytat w tej książce. Jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. A nawet nie wiedziałam się, nie spodziewałam. Także stawiamy się, kochani. Słowa Kasi, które bardzo, bardzo, bardzo mi pomogły. A wstyd kończy się tam, gdzie człowiek z człowiekiem jest gotowy spotkać się w prawdzie. Wzięłabym słowa Kasi, pociągnęła jeszcze dalej. Ona jest odzwierciedleniem dla mnie tego. Wstyd kończy się tam, gdzie jesteśmy w stanie spotkać się ze sobą w prawdzie. Niech ta nasza podróż, te 12 tygodni, będzie spotkaniem ze sobą w prawdzie. Wracamy z bambuką, kochani. Coś od Kasi tutaj nam dam. No, to będzie idealne. Polecam Wam cudowną formułkę na lęk. Przed tym, co ludzie powiedzą. A brzmi ona. I co z tego? Nic z tego. Za każdym razem okazuje się, że nic z tego. Oni będą gadać. To pewne. Będą gadać tyle, ile trzeba, by się nasyć, nasycić. Nie dłużej. Chodzi o to, by własnym zaangażowaniem nie spowodować, że monolog zamieni się w dialog. Nie wahajcie się użyć własnego życia, by żyć, jak Wam się podoba. Buziaki, kochani, łapiemy się.